zostały, może by chciały iść inaczej. Tak, tak, tak. No czekamy jeszcze. 58. Dzień dobry. Otwieram drugą w obecnej kadencji sesję Rady Miejskiej w Słupsku, którą zwołałam na wniosek prezydenta miasta Słupska złożony 22 listopada.
Witam przybyłych radnych, a w imieniu Wysokiej Rady witam prezydenta miasta Krystynę Danilecką-Wojewódzką, zastępców prezydenta miasta Marka Golińskiego i Martę Makuch. Miło mi powitać wszystkich uczestniczących w dzisiejszych obradach. Proszę radnych o potwierdzenie swojej obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Bardzo proszę jeszcze pozostałych radnych o naciśnięcie tego przycisku. Radna Anna Rożek. Radna Anna Rożek jest obecna, proszę to odnotować, tak? I radny Andrzej Mrowiński, przepraszam. Radny Andrzej obecny też jest obecny na sali. Dziękuję. Informuję, że zgodnie z artykułem 11b ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym obrady organów gminy są jawne. Informuję, że sesja Rady Miejskiej w Słupsku jest transmitowana na żywo. Publiczne wystąpienia kogokolwiek wiąże się z przetwarzaniem jej danych osobowych. Jeśli Państwo nie wyrazicie zgody na przetwarzanie danych albo goście, których zaprosicie, nie będę udzielała takiego głosu. Informuję, że funkcję sekretarza podczas dzisiejszych obrad będzie pełnić radny Kamil Bierka. Również informacja dla Państwa, że zawiadomienie o terminie sesji wraz z porządkiem obrad i materiałami radni otrzymali 23 listopada. W dniu wczorajszym prezydent miasta przedłożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/36/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Jest to dokument na druku 2/14. Ze swej strony chciałabym zgłosić wniosek o wprowadzenie do porządku obrad, oczywiście za zgodą prezydenta, trzech projektów uchwał. Pierwszy w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku. Proponuję, aby w przypadku uwzględnienia przez Radę wniosku rozpatrzyć ten projekt po sprawach regulaminowych. W punkcie 1a. Drugi projekt w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta miasta Słupska. To jest druk, który proponuje, by, jeśli Rada oczywiście uwzględni ten wniosek, rozpatrzyć w podpunkcie 17 punkt 3 podjęcie uchwał. I trzeci projekt w sprawie powołania osobowego składu stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku. Proponuję, aby w przypadku uwzględnienia tego wniosku Rada rozpatrzyła ten projekt w podpunkcie 18. Te wszystkie projekty zostały Państwu przekazane drogą mailową w dniu wczorajszym. Przypomnę tylko, że zmiany w porządku dzisiejszych obrad można wprowadzać bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, czyli 12 głosów a w przypadku zgłoszonych przeze mnie projektów dodatkowo jest potrzebna zgoda Pani Prezydent. Czy Pani Prezydent wyraża zgodę? Pani Prezydent wyraziła na to zgodę. Czy ktoś z Państwa chciałby wprowadzić jeszcze jakiś wniosek pod obrady? Nie widzę żadnych zgłoszeń, więc przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za wykreśleniem z porządku obrad podpunktu 14 w punkcie 3? Dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6/36/15 Rady Miejskiej. Ja przypomnę, że jest to projekt dotyczący wyboru metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli tak, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Jeśli nie, to też. Jeśli ktoś się chce wstrzymać, to też jest teraz pora. Proszę o wynik. Jeszcze pan Czyż nie oddał głos. To proszę powiedzieć, jakie jest pana zdanie. Pan Czyż uważa, że tak. Dziewiętnaście osób za, nikt nie był przeciw i jeden głos wstrzymujący. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania uwzględniła ten wniosek.
Teraz kolejne głosowanie. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad punktu 1a o treści podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Kazimierz Czyż? Kazimierz Czyż jest za. W takim razie prosimy o wyniki. 20 głosów za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miejska w wyniku głosowania jednogłośnie uwzględniła ten wniosek. Kolejne głosowanie. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie 3 podpunktu 17 o treści podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta miasta Słupska? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Kazimierz Czyż? Radny Kazimierz Czyż jest za. Proszę o wynik. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, 20 głosów było za. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie uwzględniła ten wniosek. I trzecie głosowanie. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad podpunktu 18 w punkcie 3 o treści podjęcie uchwały w sprawie powołania osobowego składu stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Aldona Żurawska. Jeszcze radny Kazimierz Czyż. Radny Kazimierz Czyż jest za. Proszę o wynik. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych i 20 głosów jest za. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie uwzględniła wniosek. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku obradować będzie dzisiaj zgodnie z porządkiem obrad przesłanym w zawiadomieniu z uwzględnieniem przegłosowanych wniosków. Przechodzimy zatem do punktu 1a. Punkt 1a, podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących. W takiej kolejności, tak? Czy mogę prosić panią z obsługi na chwileczkę? Pani Bożena, czy mogę prosić? Informuję, że zgodnie z artykułem 19 ustęp 1 Rada Gminy wybiera ze swojego grona od 1 do 3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. W pierwszej kolejności proponuję ustalić, ile wiceprzewodniczących będzie wybierała Rada Miejska. Ze swej strony proponuję, aby wiceprzewodniczących było 2. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę. Zatem kto jest za tym, aby Rada Miejska w Słupsku wybrała 2 wiceprzewodniczących? To będzie takie głosowanie, tak? Czyli muszę ogłosić 3-minutową przerwę. Ogłaszam 3-minutową przerwę. System online, źle wyglądamy. Bardzo proszę się nie rozchodzić. Dzięki, dzięki. Dzięki.
Wznawiam obrady po przerwie. Przechodzimy zatem do głosowania. Przypomnę, że skończyliśmy przed przerwą takim wspólnym wnioskiem, że będziemy wybierać dwóch wiceprzewodniczących. I w związku z tym będzie teraz głosowanie, tak? Kto jest za tym, aby Rada Miejska w Słupsku wybrała dwóch wiceprzewodniczących? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? 20 głosów oddano, 20 głosów było, przepraszam, 21 głosów, 20 głosów za, nikt nie był przeciw i jeden głos wstrzymujący. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku zdecydowała o liczbie wybieranych wiceprzewodniczących w liczbie dwóch, tak? W takim razie teraz jest pora na to, aby zgłaszać kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku. Otwieram dyskusję. No, nie ma chętnych. Proszę Państwa, nie chcecie wiceprzewodniczących, ale ja chcę. Nie widzę, już widzę zgłoszenia. Bardzo proszę. Wojciech Lewenstam, bardzo proszę. Radny Wojciech Lewenstam, udzielam głosu. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Chciałem zgłosić na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta, doświadczonego radnego szóstej kadencji, byłego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miasta, obecnie również przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Zgłaszam Tadeusza Bobrowskiego. Dziękuję bardzo, odnotowuję to. I teraz głosu udzielam radnemu Arturowi Wiszniewskiemu. Bardzo proszę. Pani Prezydent, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, w imieniu Klubu Radnych Łączy Nas Słupsk chciałbym zaprezentować kandydaturę Wojciecha Gajewskiego na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady. Pan Wojciech Gajewski jest przede wszystkim doświadczonym samorządowcem, radnym trzeciej kadencji. Zresztą wielu z Państwa radnych na pewno Pana Wojciecha zna osobiście. Posiada on również duże doświadczenie zawodowe. Piastował stanowiska kierownicze w spółkach, w słupskiej oświacie. Również funkcjonował w radach nadzorczych miejskich spółek. Wiele lat był przewodniczącym Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która działa przy Prezydencie Miasta Słupska. Ale co dla mnie najważniejsze, Pan Wojciech aktywnie działa na rzecz mieszkańców, ma predyspozycję do pracy z ludźmi, umiejętność nawiązywania kontaktów. Myślę, że są to takie cechy, które są bardzo ważne dla wiceprzewodniczącego. Dlatego też z pełną odpowiedzialnością w imieniu naszego klubu Łączy Nas Słupsk rekomenduję Pana Wojciecha na wiceprzewodniczącego Rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja nie widzę więcej zgłoszeń, więc stwierdzam, że zgłoszono dwóch kandydatów i teraz mam takie pytanie, czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę na kandydowanie? Czy pan radny Tadeusz Bobrowski wyraża zgodę? A czy pan radny Wojciech Gajewski? Również. Kto jest za zamknięciem listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady? Teraz będziemy głosować. Czy ta lista ma być otwarta jeszcze przez jakiś czas? Czy jesteśmy? Kto jest za zamknięciem listy kandydatów na wiceprzewodniczących? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 21 głosów było za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku zamknęła listę kandydatów na wiceprzewodniczących Rady. Szanowni radni, w celu przeprowadzenia tajnego głosowania zachodzi konieczność wyboru komisji skrutacyjnej. I proszę teraz o zgłaszanie się kandydatów do komisji skrutacyjnej. Może tradycyjnie ta komisja, która była poprzednim razem, to poszłoby nam wtedy szybciej, prawda? Taka jest moja propozycja. Tak? Czyli pan, proszę się przynajmniej zgłosić formalnie. Dziękuję panu bardzo, naprawdę pomaga mi pan tutaj bardzo, bardzo. Pan Jacek Szaran. Druga osoba, która się sama zgłosiła, bardzo dziękuję. Pani Aldona Żurawska. I trzecia osoba, pani Renata Stec. Też się sama zgłosiła, super. Czy zgłoszeni kandydaci wyrażają zgodę? Oczywiście, bardzo się cieszę z tego powodu.
Tak, Wysoka Rado, proszę zatem w tym momencie przejdziemy do głosowania, bo musimy podjąć w tej sprawie uchwałę, tak? Kto jest za powołaniem komisji skrutacyjnej w składzie? Jacek Szaran, Renata Stec i Aldona Żurawska. Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Super. 21 głosów za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada w wyniku głosowania powołała komisję skrutacyjną. Zwracam się teraz do komisji skrutacyjnej, aby wybrała spośród siebie przewodniczącego, przygotowała karty do głosowania oraz przedstawiła Radzie do akceptacji zasady głosowania. Ogłaszam 10-minutową przerwę. Musimy przygotować karty do głosowania, tak? Ogłaszam przerwę.
Szanowni Państwo, widzę, że komisja skrutacyjna już w naszym kierunku podąża. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to skrócimy tą przerwę. Jeszcze takich przerw pewnie będziemy mieli kilka. Czy Państwo uważacie, możemy wracać do obrad? No nie możemy, bo nie ma sekretarza. Sekretarza. Można, no po jednej to można rozdać. Jeszcze proszę nie odnotowywać, bo Państwo nie znacie zasad. Już. Wznawiam obrady po przerwie, tak? I teraz proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przedstawienie Radzie zasad głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Bardzo proszę, radny Jacek Szaran. Szanowni Państwo, odczytam teraz zasady wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku. Zgodnie z artykułem 19 punktem 1 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy wybiera ze swojego grona wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Każdy z radnych otrzyma kartę do głosowania zawierającą pytanie: czy jesteś za wyborem na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku Tadeusza Bobrowskiego, Wojciecha Gajewskiego wraz z trzema opcjami wyboru przy każdym nazwisku: za, przeciw, wstrzymuję się. Radny głosuje poprzez postawienie znaku X w kratce przy jednej wybranej opcji przy każdym z kandydatów. Jeżeli znak X będzie zaznaczony przy więcej niż jednej opcji lub nie będzie postawiony wcale, głos na kandydata będzie nieważny. Jeżeli opcja zostanie wybrana w inny sposób niż za pomocą znaku X, na przykład za pomocą zakreślenia lub podkreślenia, głos również będzie nieważny. Nieważność głosu spowoduje też oddanie karty przedartej na części. Na ważność głosu nie będą miały wpływu żadne ewentualne dopiski na karcie do głosowania. Kandydaci zostaną wybrani w przypadku otrzymania spośród ważnie oddanych głosów większej ilości głosów za od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się. Po rozdaniu kart będę kolejno wyczytywać nazwiska głosujących, którzy będą wrzucać swoje karty do urny. Urna znajduje się tutaj na skraju stołu radnego Andrzeja Obecnego. Teraz kolejno odczytam nazwiska. Dobrze, ja tylko zapytam, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionych zasad? Czy ktoś ma jakieś zastrzeżenia, jakieś uwagi? Nie widzę żadnych zgłoszeń. To bardzo proszę. Teraz... Ach, przepraszam, jeżeli my musimy te zasady przyjąć. Jeśli w takim razie nikt nie ma zastrzeżeń, to jeszcze jedno będzie pytanie do Państwa. Czy jesteście za tym, żeby obowiązywały nas takie zasady, jak przedstawione zostały przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej? I teraz będzie głosowanie. Tak, kto z Państwa jest za, proszę nacisnąć przycisk. Ja jestem za, proszę odnotować. Ja mam też tutaj jestem problem. Za. Tak? Czyli jeszcze raz powtarzam, głosujemy za zasadami, tak? Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się? Wyniki już mamy. 21 głosów za, nikt nie był przeciw i nikt nie był przeciwny. Czyli stwierdzam, że Rada w wyniku głosowania przyjęła zasady głosowania zaproponowane przez komisję skrutacyjną. Już karty mamy rozdane, wszyscy radni wiedzą, jakie są zasady. I Panie Przewodniczący, chyba przechodzimy do części następnej, tak? Oddajemy Rozumiem. Według listy, którą Pan tak, odczyta? Tak, ja będę odczytywać teraz Dobrze. Po kolei nazwiska radnych i każdy z radnych po kolei będzie wrzucał swój głos do urny. A czy ta urna będzie taka interaktywna? Kto się będzie nosił? Znaczy, no nie wiem, to myślę, że nie będzie tutaj żadnych problemów, jeśli będzie ona chodząca, ta no, urna. No dobrze. Dobra. W takim razie zaczynamy.
Tak, tak, tak. No, bardzo myślę, proszę, szkoda czasu, bo jeszcze nam się szykują dwie przerwy. Dobra. Kamil, radny Kamil Bierka. Radny Kamil jest tu. Radny Tadeusz Bobrowski. Radna Beata Chrzanowska. To jestem tu. Radny Kazimierz Czyż. Radny Bogusław Dobkowski. Radny Wojciech Gajewski. Radny Łukasz Jaworski. Radny Ryszard Kruk. Radny Jan Langer. Radna Małgorzata Lenart. Radny Wojciech Lewenstam. Radna Anna Mrowińska, nieobecna. Radny Andrzej Obecny. Radna Anna Rożek. Radny Paweł Skowroński. Radny Piotr Skowroński. Radna Renata Stec. Radny Jacek Szaran. Przewodniczący. Radny Paweł Szewczyk. Radny Adam Treder. Radny Artur Wiśniewski. I radna Aldona Żurawska. Tak. Wszyscy radni wrzucili karty do urn. W związku z tym, że komisja skrutacyjna potrzebuje chwilę czasu na przeliczenie głosów i sporządzenie protokołu, będzie teraz przerwa, ogłoszę ją, ale proszę Państwa, proszę się nie oddalać, bo przerwa może być 10-minutowa, ale możemy ją skrócić, tak? W sytuacji, kiedy komisja skrutacyjna będzie gotowa. W związku z tym ogłaszam przerwę. Ona w planie jest 10-minutowa, ale proszę być czujnym. Idziemy. Wody chcesz?
Widzę, że zbliża się komisja skrutacyjna, więc wznawiam obrady po przerwie. Bardzo proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej o podanie wyników głosowania poprzez odczytanie protokołu z przeprowadzonego tajnego głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku. Dziękuję bardzo. Protokół komisji skrutacyjnej z tajnego głosowania przeprowadzonego na sesji w dniu 28 listopada 2018 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku. Komisja skrutacyjna w składzie Jacek Szaran, przewodniczący komisji, Aldona Żurawska, członek komisji, Renata Stec, członek komisji, stwierdziła, co następuje. Zgłoszono dwóch kandydatów, radnego Tadeusza Bobrowskiego i radnego Wojciecha Gajewskiego. W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Radnym wydano 21 ostemplowanych kart do głosowania. Z urny wyjęto 21 kart. Na kandydata Tadeusza Bobrowskiego radni oddali 21 głosów ważnych, w tym 19 głosów za, 1 głos przeciw oraz 1 głos wstrzymującym się oraz 0 głosów nieważnych. Na Wojciecha Gajewskiego radni oddali 21 głosów ważnych, w tym 18 głosów za, 2 głosy przeciw oraz 1 głos wstrzymujący się oraz 0 głosów nieważnych. Kandydaci spełnili warunek otrzymania bezwzględnej większości głosów. Dziękuję. Na podstawie wyników tajnego głosowania ogłoszonych w protokole komisji skrutacyjnej stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku podjęła uchwałę w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Słupsku. Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Słupsku zostali wybrani Tadeusz Bobrowski i Wojciech Gajewski. I teraz są oklaski. Szanowni Państwo, potrzebujemy krótkiej przerwy, ponieważ zaproszę tutaj po mojej prawej stronie na miejsce dla VIP-ów wiceprzewodniczącego Tadeusza Bobrowskiego. 5 minut przerwy. Wznawiam obrady po przerwie. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego dzisiejszego porządku. Punkt 2.
to sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach 8 i 31 sierpnia tego roku według stanu na dzień 9 listopada. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego sprawozdania? Nie widzę żadnych zgłoszeń. Zgodnie z paragrafem 29 ust. 3 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Słupsku Rada przyjmuje sprawozdanie w drodze głosowania. Poddaję więc sprawozdanie pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem tego sprawozdania, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Dziękuję. 20 głosów za, nikt nie był przeciw i jeden wstrzymujący. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku przyjęła sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach 8 i 31 sierpnia. Kolejny punkt. Coś ciasno nam. Panie Przewodnicząca, proszę się troszeczkę posunąć w głowę. Podjęcie uchwał, taki jest punkt i pierwszy z nich to podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2018 rok, druk numer 2/1. Poproszę o przedstawienie uzasadnienie do tego projektu. Czy jest obecny pan skarbnik? Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni państwo. Chciałem w imieniu prezydenta miasta omówić projekt uchwały dotyczący zmian w budżecie na druku 2/1. Zacznę może od ogólnych danych. W wyniku proponowanej uchwały dochody miasta ulegną zwiększeniu o kwotę 241 364 zł. Wydatki ulegną zwiększeniu o kwotę 2996 zł, a nadwyżka, deficyt ulegnie zmianie o kwotę 238 368 zł. I ponieważ nie było okazji omawiać tej uchwały na komisjach, może szerzej parę słów na temat samej treści uchwały. Jeśli chodzi o część dochodową, zwracam uwagę, iż w dziale 700 proponujemy zwiększyć plan dochodów o kwotę 165 tysięcy zł. Na to składają się tak naprawdę trzy elementy, czyli zwroty z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 140 tysięcy, koszty egzekucyjne w kwocie 15 tysięcy oraz uzyskane dodatkowe dochody z tytułu zbycia nieruchomości, ustanowienia służebności w kwocie 10 tysięcy. Zwracam również uwagę, iż proponujemy zwiększyć plan wydatków w dziale 926 o kwotę 38 296 zł. I chyba najistotniejsze pozycje to są rozliczenia VAT-u z lat ubiegłych z roku 2000, z grudnia 2017 roku o kwotę 24 389 zł. Oraz otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie bramy wjazdowej na stadion 650-lecia w wysokości 1966 zł. Proponujemy również zwiększyć plan dochodów w dziale 20 i w dziale 600. Są to dochody realizowane przez ZIM. W dziale 020 o kwotę 16 tysięcy i w dziale 600 o kwotę 13 tysięcy. Jeśli chodzi o część wydatkowa to przede wszystkim proponujemy Państwu zwiększenie planu wydatków w dziale 921 z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla naszej Symfonii Baltiki w związku z realizacją projektu. Proponujemy zwiększyć o kwotę 4,5 tysiąca złotych i w przypadku kultury fizycznej proponujemy przeznaczyć 2966 zł. Na zakupy towarów w sklepikach oraz naprawę uszkodzonej bramy. Dziękuję bardzo. Zanim otworzę dyskusję, jeszcze przypomnę paragraf 23 naszego regulaminu, który mówi o tym, że przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w tym, że przewodniczący komisji właściwych dla przedmiotu obrad oraz prezydent mogą otrzymać prawo głosu poza kolejnością. Wystąpienie radnych w dyskusji nie więcej niż dwukrotnie w tej samej sprawie nie mogą trwać dłużej niż 2 minuty, z wyjątkiem wystąpień w imieniu klubu lub komisji, które nie mogą przekraczać 5 minut. Mówcy przysługuje prawo zabrania głosu w formie repliki, czyli ad vocem, której czas trwania nie może przekroczyć 1 minuty. Bardzo proszę, otwieram dyskusję.
Kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego dokumentu? Nie widzę żadnych zgłoszeń. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Wojciech Lewenstam. Czy radny już oddał głos? Czy radny może powiedzieć, jak głosował? 21 głosów za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok. Przechodzimy do kolejnego punktu. On również dotyczy zmian w budżecie miasta Słupska na ten rok. Druk numer 2/2 i bardzo proszę pana skarbnika o uzasadnienie tego projektu. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Państwo. W wyniku proponowanej zmiany uchwały dochody miasta ulegną zwiększeniu o kwotę 216 037 zł, wydatki o kwotę 44 364 zł, a deficyt ulegnie zmniejszeniu o kwotę 171 691 zł. I jeśli chodzi o część merytoryczną samej uchwały. Po stronie dochodów proponujemy w dziale 700 zwiększyć plan dochodów o łączną kwotę 487 220 zł, przy czym proponujemy o zwiększenie kwotę 300 000 zł z tytułu odsetek od rachunku od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Miasto w roku 2018 dość aktywnie lokowało środki na rachunkach bankowych. Również z tytułu rozliczenia VAT-u z poprzedniego roku i ze zmiany z korekty współczynnika i prewspółczynnika za rok 2017 o kwotę 187 tysięcy. Proponujemy również w tym rozdziale zmniejszyć plan dochodów o kwotę 40 43 tysięcy złotych z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach ubiegłych. Również w rozdziale 756 proponujemy zmniejszyć plan dochodów o kwotę 250 tysięcy złotych z tytułu opłaty skarbowej. W części dotyczącej wydatków najistotniejszą częścią jest zagwarantowanie środków na pokrycie kosztów pobytu osób skierowanych do domów pomocy społecznej w kwocie 522 351 zł. Ja może dodam tylko jeszcze, że to nie jest pełna kwota, jaka jest prawdopodobnie niezbędna do zabezpieczenia tego planu wydatków. Myślę, że w imieniu prezydenta będziemy poszukiwać dodatkowych środków i wrócimy i zaproponujemy Państwu zmiany w budżecie na kolejnej sesji. Jeśli chodzi o część wydatkową, proponujemy również w dziale 921 zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę 29 805 zł, w tym 16,5 tysiąca z przeznaczeniem na teatr Lalki Tęcza oraz kwotę 13 305 zł z przeznaczeniem na środki dla Symfonii Baltiki. Co to środki niezbędne na pokrycie utraconych korzyści w związku z sytuacją, jaka miała miejsce z dwa miesiące temu. I to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego dokumentu? Bardzo proszę, Tadeusz Bobrowski, wiceprzewodniczący. Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Wysoka Rado, Panie Skarbniku, chciałbym, żeby Pan głębiej wyjaśnił niewykonanie tego opłaty skarbowej 250 tysięcy. Z czego to wynika po prostu? Dziękuję bardzo. I jeszcze jedno pytanie. Radny Jan Lange. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Wysoka Rado. W dziale 900 przeznacza się środki 11 683 zł. Środki te pozyskane z nielegalnej wycinki drzew. Moje pierwsze pytanie, gdzie to miało miejsce, to nielegalna wycinka drzew, a po drugie, te środki przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu realizacji przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, czyli do tej pory one nie były zaplanowane, te
przeznaczenie na ten cel środków, czy to zadanie jakoś nowo powstałe jest, dlaczego akurat teraz? Dziękuję bardzo. Pan skarbnik udzieli odpowiedzi. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o pytanie pana Jana Langego precyzyjnie, czy ich to drzew dotyczyło, jest mi trudno odpowiedzieć, natomiast... Ale pani dyrektor, widzę, podnosi się, okay. Już idzie do nas. Natomiast ze swojej strony mogę dodać, że logika funkcjonowania gminnego i powiatowego, wojewódzkiego, dawnego gminnego i wojewódzkiego i powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska jest taka, iż dochody z rozdziału 919 zarówno w gminie, jak i w powiecie muszą być równe wydatkom. Jeśli chodzi o pytanie pana wiceprzewodniczącego Bobrowskiego, kwota 250 tysięcy, opłata skarbowa jest pochodną pewnych czynności związanych z wydawaniem dokumentów, z czymkolwiek związanych z potwierdzeniem pewnego stanu faktycznego. I tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie zależne od tego, ile na przykład prezydent miasta Słupska wyda decyzji o, może nie decyzji, wyda informacji o zaleganiu w podatkach od nieruchomości, generalnie w podatkach. To jest konsekwencją takiej, a nie innej sytuacji. Dziękuję bardzo. Bardzo poproszę panią dyrektor. Pani Katarzyna Guzewska. Pani przewodnicząca, pani prezydent, Wysoka Rado. Środki zgromadzone w rozdziale 919 są to środki tak zwane do wykorzystania na zadania związane z ochroną środowiska. Wpływy na tym paragrafie dotyczą dochodów, jakie osiągamy z Urzędu Marszałkowskiego w związku z wpłatami od przedsiębiorców za korzystanie ze środowiska. Część tych wpływów wpływa na konto właśnie Urzędu Miejskiego i tyle, ile wpłynie tych środków, mamy prawo je wykorzystać na zadania związane ze stricte z ochroną środowiska. Ich wysokość jest uzależniona od tego, co otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego, a także wpływy związane z opłatami i karami za usuwanie drzew i krzewów, czyli i opłaty, ale i też kary, jakie się zdarzają. Jeżeli chodzi o wycinkę drzew, zostały od 2 lat te opłaty bardzo obniżone. Niegdyś te wysokości opłat były praktycznie nieosiągalne do zapłaty przez przedsiębiorców, bo były horrendalnie wysokie. Dzisiaj są to kwoty rzędu 1000, 3000, 5000 i faktycznie przedsiębiorcy wpłacają nam takie kwoty i one zostają wprowadzone do budżetu miasta po stronie zarówno dochodu, jak i wydatku. Te środki, które wpływają nam z końcem roku, są to zaplanowane z Urzędu Marszałkowskiego i planujemy je wydatkować na oznakowanie drzew pomnikowych, o które państwo radni wnioskowali. Latem, czyli wszystkie pomniki przyrody zostaną oznakowane tabliczkami nazwą gatunkową w języku polskim, łacińskim. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń, więc przejdziemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Dziękuję. Pan Adam Treder. 21 głosów za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na rok 2018. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Ma on numer 2/3, również dotyczy zmian w budżecie. Bardzo proszę pana skarbnika. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni państwo, ja może zacznę w tym momencie nietypowo, jeśli chodzi o omawianie tej uchwały. Mianowicie chciałbym zwrócić uwagę, iż w treści uchwały są zwiększone i przychody, i rozchody o kwotę 10 milionów złotych. Postaram się pokrótce wyjaśnić co mi przyświecało. Aktualnie miasto ma już podpisaną umowę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania z wyemitowania obligacji na dość korzystnych warunkach. Ponieważ przeprowadziłem na swoje potrzeby jakąś przybliżony szacunek i przybliżoną analizę, o ile wydatki majątkowe zostaną niewykonane w tym roku, w związku z tym uwolniła się w cudzysłowie kwota 10 milionów złotych. Ponieważ nie chciałbym doprowadzić do sytuacji takiej kontrowersyjnej, która budziła w poprzedniej kadencji duże emocje, to znaczy
zmniejszania planu, proponowania zmniejszania planu wydatków w części dotyczącej wydatków majątkowych. Państwo określali to mianem czyszczenia budżetu, ale chciałbym skorzystać po prostu z dobrej oferty, jaką miasto otrzymało. Otrzymaliśmy ofertę na poziomie 0,96% marży i chcielibyśmy zwyczajnie zamienić jedne obligacje, emisję jednych obligacji na drugą. Z 0,96 chcielibyśmy w miejsce obligacji wcześniejszych z marżą 2,2-2,0 chciałbym doprowadzić do sytuacji, chciałbym zamienić emisję obligacji na 0,96. Pozwoli to na oszczędności w roku następnym i jeszcze na przestrzeni kilkunastu lat. Wstępnie zgodę już uzyskałem bezkosztowo dokonania takiej operacji na kwotę 7 milionów złotych. W przypadku kwoty 3 milionów złotych jeszcze nie mam informacji zwrotnej, ale ja ze swojej strony obiecuję, że jeśli nie byłoby zgody banku, to ja oczywiście przedstawię to na Komisji Finansów i ewentualnie byłby dalszy ciąg. Natomiast ta operacja zwyczajnie pozwoli zaoszczędzić pieniądze od około 100 tysięcy złotych w przyszłym roku, no w latach następnych do troszeczkę mniejszych kwot. Wracając może już teraz do meritum sprawy, do samej treści uchwały. W treści uchwały proponujemy zwiększenie planu dochodów o kwotę 479 340 zł. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 875 355 zł. No i oczywiście również zmiany z tytułu przychodów i rozchodów, w tym wspomnianych wcześniej 10 milionów. Co się mieści w części dotyczącej zmiany dochodów? Miasto otrzymało część oświatową subwencji ogólnej, zarówno w części dotyczącej powiatu, jak i w części dotyczącej gminy, na łączną kwotę 420 372 zł. Miasto realizuje również, w zasadzie jednostki oświatowe, które realizują w imieniu miasta, będą realizować szereg projektów, w tym prawie wszystkie z Erasmusa, w tym bardziej aktywni nauczyciele ze szczęśliwymi uczniami, ja i ty przez sztukę oraz do lepszej przyszłości, zdrowsze śniadanie, mądrzejsze umysły, na krawędzi. Są to projekty z tak zwanego Erasmusa. Zwracam również uwagę, iż w projekcie uchwały znajduje się kwota w części dochodowej 250 tysięcy z tytułu zwiększenia stawki podstawowej dotacji przedszkolnej oraz ilości dzieci mieszkających na terenie ościennych gmin, a uczęszczających do miasta Słupska, na terenie miasta Słupska. Natomiast gros zmian dotyczy w łącznej kwocie 7 658 822 zł. Dotyczy uzupełnienie planów na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. To jest w zasadzie prawie cały plan, prawie cała uchwała, a także opłaty za energię elektryczną, odprowadzanie ścieków, uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. No i oczywiście jeszcze gro część, jeśli chodzi o wielkość pozycji, istotną pozycją są zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania oświatowe. Na pewno Państwo interesuje, co jest pochodną, co jest wynikiem takich zmian. Po pierwsze, jak Państwo zapewne wiecie, ustawodawca przewidział, iż od 1 kwietnia będą podwyżki dla nauczycieli. W trakcie roku budżetowego oczywiście subwencja przyszła, zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej zarówno w części gminnej, jak i w części powiatowej decyzją ministra edukacji narodowej oczywiście pojawiła się w dochodach budżetu miasta, natomiast nie w pełni ona odzwierciedla realizowane wydatki z tytułu samego wynagrodzenia. Zwracam również uwagę, iż od 1 września jednostki oświatowe w Słupsku rozpoczęły realizację nowych regulacji w prawie oświatowym, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i doprowadziło to tak naprawdę do konieczności zaplanowania zwiększonych planów wydatków w rozdziale czy w paragrafach 401, 412, 411. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego dokumentu? Tadeusz Bobrowski. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. To takie pytanie, Panie Skarbniku, to jeżeli byśmy to nazywali swoistym czyszczeniem budżetu na koniec roku, to ta operacja ma jaką nazwę?
bo pojawiły się panu środki wolne w budżecie bieżącego roku około 10 milionów z tytułu niewykonania inwestycji i remontów. I pan wpadł na dobry pomysł, żeby oszczędzić na odsetkach i zamienimy te obligacje. Po prostu weźmiemy tańsze zamiast tych droższych, spłacimy, weźmiemy nowy dług. To jest jakby jedna sprawa. Dla mnie to jest dalej czyszczenie budżetu. Sprawa druga. Był pan uprzejmy powiedzieć, że reforma oświaty i podwyżka dla grona pedagogicznego. No i powiedział pan tak pełnym tekstem, otwarcie, czy tych pieniędzy zabraknie, czy my zlecamy dodatkowe zajęcia w naszej oświacie i powinniśmy je finansować z własnych środków. Bo to są dwie różne rzeczy. Część subwencji oświatowej jest przeznaczona na nauczanie, od której wynika z programu, a część możemy realizować poza programem. I teraz chciałbym tutaj usłyszeć od pana, ile tych środków z urzędu, jakie pan dostał, czy to są wystarczające środki na tą subwencję, którą musimy realizować zgodnie z programem, a ile na zajęcia, które chcemy dodatkowo dla naszej młodzieży i dzieci robić. Tego rozdziału tutaj nie ma. Ja przepraszam za takie szczegółowe pytanie, ale komisji po prostu nie mieliśmy w tym przed tą sesją. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Bogusław Dobkowski. Pani Przewodnicząca, a przede wszystkim Pani Prezydent, mam pytanie jakby trochę na uboczu, ponieważ jest to uchwała oświatowa, a nie ma wniosków i zapytań, a mamy ten bolący problem. Ja wjeżdżam do LO4, gdzie to przedszkole, tam Kubusia Puchatka, dalej jest ta brama, chodzi jak chodzi, jest nawierzchnia taka na wjeździe, że koło urwać można. Mam pytanie, czy my te nieszczęsne ocieplenia trzech obiektów skończymy w tym roku? Czy będą to nakłady roku bieżącego, czy już przyszłego, prawda? No w tym właściwie temacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan skarbnik może udzielić odpowiedzi na to pytanie, czy pani prezydent będzie? Pani prezydent? Czy? Ale proszę się zgłosić w takim razie tam z głosem, bo nie mogę pani udzielić głosu. Nie mam. Bardzo proszę, pani prezydent Krystyna Danilewska, wojewódzka. W odpowiedzi na pytanie pana przewodniczącego Bogusława Dobkowskiego odpowiadam, że dwa przedszkola, przedszkole numer 15 już kończymy i dzieciaki będą mogły wejść do swojego przedszkola. Przedszkole 23 Kubusia Puchatka do końca tego roku wszystkie prace zostaną wykonane, także te w środku, które z dodatkowych środków poza termomodernizacją. Natomiast problem mamy w przedszkolu Niedźwiadek Szczęścia, nie do końca szczęśliwy się okazuje. Zawnioskowaliśmy w tej chwili o to, żeby sanepid wyraził zgodę na przedłużenie pobytu dzieci w gimnazjum numer 4 w świetnych warunkach. Wszyscy są bardzo zadowoleni, standardy są wykonane. Natomiast to było najbardziej zdewastowane przedszkole. W związku z tym ono wymaga większego czasu na to, żeby ten budynek naprawdę odzyskał na 20 lat swoją funkcjonalność. Dziękuję bardzo. Teraz pan skarbnik. Postaram się jeszcze raz wyjaśnić sprawę dotyczącą emisji obligacji i podpisanej już umowy. Ja sobie wyobrażam, chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, w której postaram się dość obrazowo opisać. Miasto po stronie przychodów i po stronie rozchodów zwiększy plan finansowy. Po stronie przychodów nie będzie wykonanych w 100% planu przychodów, natomiast chciałbym doprowadzić do sytuacji, iż hipotetycznie emisja obligacji, część emisji obligacji wypada tam 20, 21 i tak dalej i za rok 21 wyemitowalibyśmy obligacje z tą samą marżą i też z terminem wymagalności roku 2001. Nie byłoby przesuwania żadnych pieniędzy między jednym a drugim rokiem. Jeśli nie udałoby mi się w 100% wykonać tej operacji, ponieważ nie mam na razie informacji zwrotnej od wszystkich instytucji finansowej, a jedynie aż na 7 milionów złotych, pozostałe 3 miliony złotych
nie zostaną zrealizowane, bądź w przypadku Komisji Finansów siądziemy i porozmawiamy na ten temat, jakie są pomysły, co zrobić dalej. Zwyczajnie szkoda takiej marży, mówiąc tak kolokwialnie, ponieważ miasto posiada marże, ostatnie marże, jakie miasto brało, one oscylowały wokół 2%, wokół 2,2%, 1,8, 1,9, a teraz otrzymaliśmy ofertę na poziomie 0,96. To są czyste pieniądze. Czyste pieniądze, które w prosty sposób, techniczny sposób można wymienić. I jednocześnie od razu uprzedzam, że nie będę proponował, znaczy jeśli sobie mogę pozwolić w imieniu Pani Prezydent, że nie będziemy proponować zmiany planu wydatków, dlatego zwiększamy plan przychodów i rozchodów. Gdybyśmy zmienili plan wydatków, nie potrzeba byłoby dodawać kolejnych 10 milionów w części przychodowej. Zwyczajnie nie chcemy budzić jakichś kontrowersji i emocji związanych z tak zwanym kolokwialnie czyszczeniem budżetu. Jeśli chodzi o część oświatową subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej co do zasady jest przeznaczona na realizację określonych zadań, w tym wynagrodzeń, ale w tym też na przykład zakładowego z Funduszu Świadczeń Socjalnych. Pozycji jest kilka. Od 1 kwietnia wzrosły wynagrodzenia i no, subwencja, która przyszła bodajże w kwietniu, już w tej chwili podaję z głowy, mogę się trochę mylić, nie w pełni odzwierciedla koniecznej zmianie w nakładach na wynagrodzenia. Ja również zwracam uwagę, iż w dużej mierze to jest konsekwencją, jeśli chodzi o drugą część mojej odpowiedzi, konsekwencją powstawania poradni psychologiczno-pedagogicznych i decyzji, jakie te poradnie pedagogiczno-psychologiczne wydają związane z indywidualnym tokiem nauczania. Dziękuję bardzo. Nie widzę żadnych zgłoszeń. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Lenart, Małgorzata. 21 głosów było za. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2018 rok. Kolejny projekt uchwały na druku 2/4 również dotyczy zmian w budżecie. Bardzo proszę o uzasadnienie tego projektu pana skarbnika. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Pani Prezydent, w wyniku proponowanej uchwały proponujemy zwiększenie planu dochodów o kwotę 85 982 zł, planu wydatków o kwotę 11 tysięcy złotych. Uchwałę kolokwialnie można nazwać jako uchwałę dotyczącą wydatków majątkowych, wydatków przede wszystkim związanych z inwestycją. Jeśli chodzi o dochody, proszę zwrócić uwagę, iż w części dochodowej budowa schroniska dla zwierząt miasto podpisało z innymi gminami ościennymi umowę na współrealizację i współfinansowanie tego zadania. W związku z tym proponujemy ujęcie dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 74 982 zł. Jeśli chodzi o część wydatkową, proponujemy zwiększyć plan wydatków o kwotę 35 tysięcy złotych w dziale 750 na renowację i konserwację i roboty budowlane w Ratuszu Miejskim. Kwotę 18 tysięcy w tym samym dziale na renowację i wyposażenie pomieszczeń Archiwum Zagładowego. Proponujemy również przeznaczyć środki na zakupy inwestycyjne w Słupskim Centrum Usług Wspólnych. Jeśli chodzi o rozdział 801, czyli oświata i wychowanie, my proponujemy zmienić plan wydatków o kwotę 245 817 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia edukacyjnego, administracyjnego i gospodarczego niezbędnego do uruchomienia i właściwego funkcjonowania przedszkola miejskiego numer 21. Proponujemy również w dziale 851 zwiększyć plan wydatków o kwotę 22 631 zł z przeznaczeniem na zakup programu do windykacji. Jeszcze tylko jedna uwaga. W dziale 921 proponujemy zmianę dysponenta zadania. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego dokumentu? Nie widzę zgłoszeń. Przechodzimy do głosowania.
Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Dziękuję. Kazimierz Czyż i Wojciech Lewenstam. Jeszcze Kazimierz Czyż. 20 głosów za, nikt nie był przeciw i jeden wstrzymujący. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2018 rok. Kolejny projekt uchwały na druku 2 przez 5 również dotyczy zmian w budżecie miasta Słupska. Bardzo proszę pana skarbnika o uzasadnienie. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, pani prezydent, zwracam uwagę, uchwała, można ją kolokwialnie nazwać śmieci, ona w całości dotyczy naszego problemu miasta Słupsk z planem dochodów i z planem wydatków związanych ze śmieciami. Proponujemy zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 584 905 zł i jednocześnie zwiększyć plan wydatków o kwotę 1 150 000 zł. Są to środki niezbędne na realizację, na odprowadzanie śmieci. Wszystko. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę żadnych zgłoszeń. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. A przepraszam bardzo, pan Tadeusz Bobrowski, tak późno. No cóż, bardzo proszę, Tadeusz Bobrowski, wiceprzewodniczący. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, no problem pozostaje ten sam. Dotrzeć jeszcze nowy problem, ponieważ 2 miesiące temu to było 1,5 miliona, taki wniosek jak był pana prezydenta Biedronia. Dzisiaj jest 1 150 000. To pytanie jest takie, co się stało z tymi 350 000? Czy to jest więcej, czy to jest mniej i dlaczego? Sprawa o regulacji tego, ja bym proponował, żeby pani prezydent to wycofała. Temat podpisania umowy przez miasto ze swoją spółką to jest temat oddzielny i należało według mnie tam uregulować ewentualne te zmiany, które można było przewidzieć. Jeżeli tego, że się Państwo nie zrobili, no to co konsekwencją będzie, konsekwencje mamy taką, jaką mamy. Będziemy w grudniu omawiać temat zmiany cen za odbiór śmieci i to będzie ten moment, żeby ewentualnie zaakceptować ten projekt uchwały. Uważam, że nie powinniśmy nad tym głosować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej zgłoszeń. Jest pani prezydent, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, z ciężkim sercem, ale nie mogę i nie możemy wycofać tego projektu uchwały, ponieważ za długi swoje, czy w wypadku tym za niezapłacone przez miasto faktury, musimy płacić. Myśmy wycofali dzisiaj projekt uchwały dotyczącej zmiany stawek za wywóz, ponieważ chcemy się bardzo kompleksowo przyjrzeć rzeczywiście funkcjonowaniu całego systemu, być może zarekomendować inne rozwiązania. Natomiast wiemy doskonale i wiem to od kilku miesięcy, że nam się nie zgadza, nie spina system, ponieważ tyle możemy wydać pieniędzy, ile wpłacą mieszkańcy za tę usługę. Przypomnę tylko, że ustalone zostały stawki za wywóz nieczystości, za wywóz i zagospodarowanie nieczystości w wysokości 10 zł za śmieci segregowane i 16 zł za śmieci niesegregowane. Zostało to uczynione decyzją Wysokiej Rady przeszło 3 lata temu. To, że rzeczywiście, czy to było niedoszacowane, czy na to wpływ mają wzrost innych kosztów, o tym będziemy rozmawiali, czy także nieszczelność systemu, co jest bardzo, bardzo ważnym argumentem w tym, że ten system się nie spina. Wiemy, że niepodjęcie przez Radę Miasta tylko w tym roku zgłoszonych kilkakrotnie projektów uchwał o zwiększeniu stawki za wywóz i zagospodarowanie skutkuje tym, że my nie mamy za co zapłacić za wykonaną usługę. I zupełnie nieważne w tym miejscu jest to, czy ta usługa była wykonana przez spółkę, której właścicielem jest miasto, czy jakąkolwiek inną spółkę. Za faktury musimy
zapłacić, żeby nie generować innych skutków, bo inaczej narażamy się na proces sądowy, na odsetki, na złamanie dyscypliny finansów publicznych. Dlatego też wycofaliśmy jedną, żebyśmy podyskutowali, podjęli decyzję, co dalej z systemem, ale dzisiaj za długi musimy zapłacić, stąd mówię to z ciężkim sercem, dlatego że na pewno widzielibyśmy wykorzystanie tego 1 150 000 dla innych sfer funkcjonowania miasta, ale to jest dług, realny dług, za który trzeba zapłacić. Dziękuję bardzo. Jan Lange, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Zgadzam się ze stwierdzeniem Pani Prezydent, że za długi trzeba płacić. Faktycznie ja się bardzo dziwię, że spółka, jaką jest PGK, nie podała jeszcze miasta do sądu za nieopłacone faktury. To jest jakieś kuriozum. I można tylko dziękować, że tak przychylnie patrzy okiem za dług, który miasto jest winne spółce. Za tym jeszcze powinny pójść odsetki za niepłacone. Wydaje mi się, że dzisiaj, na dzień dzisiejszy, jeśli chcemy zrobić ukłon, to nie jest żaden ukłon, to jest wywiązać się ze swoich obowiązków wynikających z podpisania umowy, to taką uchwałę musimy podjąć. I szkoda, że nie podjęliśmy jej wcześniej, aby regulować nasze zobowiązania w stosunku obojętnie do jakiego podmiotu gospodarczego. Dziękuję bardzo. Tadeusz Bobrowski, wiceprzewodniczący, drugi raz w tej samej sprawie. Będę się zgadzał. Długi nie zaciągnęła Rada Miasta. To jest jedno stwierdzenie. Sprawa druga. Było takie spotkanie Komisji Gospodarki Komunalnej pół roku temu, gdzieśmy zaprosili przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych. Byli trzech prezesów. Otrzymaliśmy jako radni już w tej kadencji kopię pisma adresowane do pani prezydent i tam jest wyłuszczone, co miasto, o co miasto było proszone, a nie zrobiło, nie podjęło tematu. To minęło pół roku i za to, że pan prezydent Biedroń przez pół roku nie zareagował, to my mamy być postawieni pod ścianę i płacić za długi, które zaciągnął prezydent. Rada Miasta nie podjęła decyzji o zaciągnięciu kredytów i długów. Jeżeli chodzi o poziom spłaty, my żeśmy mieli, jest budżet Pani Prezydent. Pani mogła zaciągać zobowiązania do wysokości budżetu. Jeżeli nie, to aneksować umowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Paweł Szewczyk. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Szanowni Radni. Pani prezydent mówiła, że prezydent przedstawiał tutaj radnym kilkakrotnie propozycje zwiększenia stawek i taki jest fakt, ale radni też przy każdym podejściu do tematu mówili, żeby prezydent przedstawił program naprawczy. I na razie to się odbywało tak, że prezydent przedstawiał, radni najpierw rozmawiali, dyskutowali na komisjach, później odrzucali projekt na sesji i później mijało tam parę miesięcy i znowu się przedstawiał ten sam projekt bez żadnego programu naprawczego. Co zmienić w całym tym systemie, żeby nie powstała sytuacja, jaka powstała. No niestety musimy tutaj tą zmianę przegłosować, bo miasto musi uregulować zobowiązania wobec PGK, który świadczy na rzecz miasta usługę, aczkolwiek do tej dyskusji niebawem wrócimy, bo o regulacjach i zwiększeniu stawek będziemy musieli porozmawiać. Tylko jeżeli będziemy mieli porozmawiać znowu w takim samym tonie, że podniesiemy stawki, a znowu nie będziemy rozmawiać jak zniwelować problem albo go ograniczyć, no to prawdopodobnie znowu te stawki nie zostaną podniesione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radny Bogusław Dubkowski. Pani Przewodnicząca, a przede wszystkim Pani Prezydent. Ja złożyłem dzisiaj między innymi interpelację w sprawie tej, że trzeba rozmawiać. Podkreślam, że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a w spółdzielniach mieszka co trzeci słupszczanin i nie da się tego pominąć, ale to jest sprawa jedna. Trzeba rozmawiać, trzeba się dogadać, trzeba współdziałać. Czekają nas nowe wyzwania, przyciśnie nas Unia, trzeba będzie nas segregować i się nie da jednostronnie. Natomiast to, co podkreślam na okrągło, że my zaczynamy, że pieniądze nam brakują i dajcie nam i nie mówimy nic więcej, nawet my nie rozmawiamy, tak dalej być po prostu nie może i przynajmniej w moim klubie nie będzie. Natomiast sprawa inna, długi trzeba płacić, umowy zobowiązują i oczywiście będę głosował za. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Radny Wojciech Gajewski, wiceprzewodniczący. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, przychylam się do tych głosów, które tutaj padły, że rzeczywiście tą kwotę musimy w tej chwili uregulować. Proszę zwrócić uwagę, że będzie to dobrym punktem wyjścia do zapowiedzi kompleksowego uregulowania segregacji i zbierania śmieci w mieście Słupsku. Dobrze się stało, że ten projekt dzisiaj nie jest uchwalany, czy nie dyskutujemy nad nim, bo będzie odpowiedni czas, żeby właściwie do tych rozwiązań, które musimy przyjąć, właściwie się przygotować. Dlatego uważam, że dobrze się stało, że ten dług, który w tej chwili pozostaje, spłacimy i będzie to dobrym polem wyjścia do przyjęcia już nowych rozwiązań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze radny Andrzej Obecny, bardzo proszę. To nie ten mikrofon, to jest poprzedniego radnego, rozumiem. Sąsiedniego radnego. Byłego radnego. Byłego radnego. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent. Proszę Państwa, to nie jest sprawa samorządu, bo nie tylko Słupsk ma te problemy, że gminy nie potrafią wywiązać się ze spłat dla operatorów sieci ciepłowniczych. Ustawa, która kilka lat temu weszła, której głównym konstruktorem był pan poseł, wiceminister Gawłowski, po prostu zabiła konkurencję, która jest wypadkową konkurencji cen, a także właściwie zadziałała w ten sposób, że przedsiębiorstwa te działają na zasadzie, czy się stoi, czy się leży, to wszystko się nam należy. Przerzucono kłopot na samorządy, dlatego że to samorządy muszą zabiegać o to, żeby ludzie płacili, a nie ma tak, żeby za jakiekolwiek usługi zbierać 100% opłat. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że przedsiębiorstwa te w głównej mierze wchłonęły małe firmy wywozu śmieci, które no niestety dzisiaj nie muszą zabiegać i trząść się o swój byt i działać w systemie konkurencji. Ja myślę, że tutaj, mimo że podejmiemy tą uchwałę, a namawiam rzeczywiście do tego, żeby ją podjąć, to system nie zginie, bo nawet uregulowanie opłat za ciepło na poziomie, przepraszam, za śmieci na poziomie ekonomicznym niczego nie załatwi, tylko na pewien czas odwlecze problem, ponieważ firma wywożąca śmieci wystąpi o dalsze podwyżki i na pewno dobrze to uzasadni swoimi kosztami. Także proszę Państwa, ja myślę, że samorządy powinny przede wszystkim lobbować za diametralną zmianą tej ustawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kończymy. A jeszcze radny Jan Lange, ad vocem. Bardzo proszę. Bardzo krótko. Chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj nas obowiązuje umowa, którą została podpisana między miastem a przedsiębiorstwem. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu oficjalnego. Ten przetarg się ukazał w Biuletynie Zamówień Publicznych i nieprawdą jest, że zostały wyeliminowane małe czy średnie przedsiębiorstwa. Te małe czy średnie przedsiębiorstwa mogą również uczestniczyć samodzielnie lub robić sobie konsorcjum między sobą, aby zwiększyć swoją wydatność. Dzisiaj może ten problem, który poruszył pan radny obecny, jest bardzo ważnym problemem, ale do niego możemy powrócić wówczas, kiedy ten proces umowy się zakończy i przystąpimy do nowych przetargów. Dziękuję bardzo. Ad vocem radny Andrzej Obecny. Panie radny, ja w ogóle o tym nie mówiłem. Mówiłem o zupełnie innym problemie.
Dobrze, ale ja powiem, przypomnę, co było przedmiotem tej uchwały. Zakończyliśmy dyskusję w tej sprawie. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Już mamy wyniki. 14 głosów za, 6 głosów przeciw i 1 wstrzymujący. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta Słupska na 2018 rok. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Słupska na lata 2018-2033. Jest to projekt na druku 2/6. Informuję, że w dniu dzisiejszym prezydent miasta przedłożył autopoprawkę do tego projektu. Przekazałam ją do zapoznania się. Bardzo proszę pana skarbnika. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni państwo. Ja może najpierw zacznę od tej autopoprawki. Muszę przyznać się do tego, iż wkradł się mały błąd i stąd jest konsekwencja autopoprawki w celu wyeliminowania go. Natomiast jak Szanowna Rada zapewne wie, zmiana wyniku finansowego i zmiana katalogu przedsięwzięć wymaga zmiany wieloletniej prognozy finansowej. W wypadku, gdyby nie nastąpiła zmiana w wyniku podjętych uchwał budżetowych, nie nastąpiła zmiana wyniku bądź zmiana katalogu przedsięwzięć, nie byłoby konieczności podjęcia takiej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie? Bardzo proszę, pan radny Bogusław Dobkowski. Pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowny panie skarbniku. Oczywiście już gdyby wchodzimy trochę w projekt budżetu przyszłego roku, ale dwie rzeczy zauważyłem, które tutaj mi się nie zgadzają, z faktami zresztą, a mianowicie jest tu ulica Legionów i Zaborowskiej, przepraszam, że zanudzam tym tematem 10 lat, 1 800 000 w roku bieżącym, 2 700 000 w roku przyszłym, oczywiście w roku bieżącym nie 1 800 000, a zero. Natomiast razem jest to 4,5 miliona. Przetarg jeden czerwcowy wykazał, cytuję z głowy, 6 800 000. Przetarg lipcowy 7 300 000 z groszami mniej więcej. Oczywiście jest tu pismo byłej pani z zastępcy prezydenta z 10 września, że zgodnie z moim wnioskiem temat będzie zakończony w roku bieżącym. Mam no nadzieję, że wpiszemy taką kwotę realną, a nie potem dwa razy odpiszemy, że niestety przetarg wykazał dużą rozbieżność w stosunku do planowanych kwot. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie w kwestii brak jakichkolwiek środków na liceum numer 4, a właściwie szkołę podstawową, sportową, która powstanie w miejsce likwidowanego gimnazjum przy ulicy Marii Zaborowskiej. Tam była wpierw w naszym WPF-ie 500 000 na remont stadionu. Przyznam, że nawierzchnia jest żużlowa z 1984 roku. Ma lekko licząc 34 lata. Trudno mówić o szkole sportowej dzisiaj na żużlu. Oglądałem halę sportową. Wymaga pilnie też remontu. Myślę, że nie może tam być zerowych kwot na te dwa tematy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję również za te uwagi, ale w dalszym ciągu jesteśmy w punkcie uchwalenia dokumentu pod nazwą Zmiana wieloletniej prognozy finansowej miasta na ten rok. Czy pan skarbnik jeszcze chciałby coś powiedzieć? Szanowni państwo, pozwolę sobie zwrócić uwagę, iż budżet w roku bazowym, czyli w roku 2018, musi być zgodny z WPF-em. Jeśli nie podjęto żadnej propozycji, nie podjęto żadnej uchwały w sprawie zmian w budżecie, nie można w części roku bazowego zmieniać WPF-u. Odnoszę się do ulicy Legionów. Prawdą jest, że ulica Legionów nie zostanie w tym roku wykonana i to jest między innymi jeden ze składowych tych 10 milionów, o których wcześniej mówiłem. Natomiast plan absolutnie zostaje. Co z tego, co zrozumiałem, to była też sugestia państwa, aby nie czyścić budżetu. I też przypomnę, że nie podjęliśmy uchwały w sprawie zmiany tej kwoty przeznaczonej na budowę Legionów. Nie było czyszczenia.
Nie ma więcej zgłoszeń, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? 19 głosów za, nikt nie był przeciw i 2 wstrzymujące. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Słupska na lata 2018-2033. Bardzo dziękuję panu skarbnikowi. Teraz przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Projekt uchwały na druku 2/7 w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Proszę dyrektora Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami Annę Gajdę-Szewczuk o przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Proponowany projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości przedstawiany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym do obowiązków Rady Gminy należy przede wszystkim określenie w drodze uchwały wysokości tych stawek. Stawki te nie mogą przekraczać stawek maksymalnych, które są rokrocznie ogłaszane obwieszczeniem ministra finansów. Górne granice stawek podatkowych rokrocznie ulegają wzrostowi w stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik wzrostu towarów, cen i usług. Jeżeli chodzi o wskaźnik, który obowiązuje obecnie w 2018 roku, zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w stosunku do pierwszego półrocza roku 2017 wzrósł o 1,6%. Przyjmując dokładnie tą samą metodologię, prezydent miasta proponuje zwiększenie stawek podatku od nieruchomości dokładnie o wskaźnik inflacji, czyli o 1,6%. Ponadto zgodnie z założeniami polityki budżetowej miasta przyjętymi przy projektowaniu budżetu, także zaplanowano wzrost stawek o 1,6%. Proponowany wzrost stawek będzie skutkował wzrostem dochodów budżetu miasta o kwotę 610 tysięcy. Chciałabym też jednocześnie zaznaczyć Państwu, że jeżeli chodzi o dochody z tytułu podatków, które planujemy wykonać w roku 2019, które zostały już uwzględnione w projekcie budżetu, nie zakładają tylko i wyłącznie wzrostu stawek podatkowych, zakładają też wzrost podstawy opodatkowania, na której bardzo nam zależało. Chodzi tutaj o zintensyfikowanie działań pracowników Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami. I myślę, że osiągnęliśmy tutaj pewien sukces w związku z tym, że baza, na której pracujemy, została już zaktualizowana i wkład tutaj duży mają pracownicy, też nie tylko mojego wydziału, ale i wydziałów innych, którzy współpracują z nami, pracownicy PGM-u, którzy nam na bieżąco przekazują informacje o zawieranych umowach, więc myślę, że zasadne jest przyjęcie takiej propozycji, która dotyczy tylko i wyłącznie aktualizacji stawek o kwotę inflacji. Chciałabym też dodać, że informację taką, którą dzisiaj ustaliłam na chwilę przed sesją, biorąc pod uwagę inne ościenne gminy, proponujemy wzrost stawek tylko o wartość inflacji, natomiast gmina Słupsk podwyższa stawki o 5%. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie w tej sprawie, to jest czas na zgłoszenie. Jeśli nie, radny Jan Lange, jednak chcemy. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Ubolewam, że ten projekt uchwały wchodzi dopiero teraz, że nie przeszedł przez branżowe komisje, gdzie można było bardziej się zorientować, jak nasze stawki podatkowe się odnoszą w stosunku do gmin sąsiadujących, czy są konkurencyjne, czy nie są konkurencyjne. To powinniśmy przynajmniej rozważać dzisiaj w dobie, kiedy jest konkurencja między poszczególnymi gminami i miastem odnośnie nabywania nieruchomości. Jest to jeden z czynników dosyć istotnych. Tego nie mieliśmy prawa się dowiedzieć albo nie mieliśmy możliwości się dowiedzieć. Ja rozumiem, że
pan prezydent wiedział, że są wybory i główną przyczyną niewprowadzania tego w poprzedniej sesji to wybory były i nie chciał po prostu denerwować swoich wyborców o następne podwyżki, które istnieją. Rozumiem również, że ustaliliśmy strategii o podwyższanie przychodów z tytułu podatków o stopień inflacji i to czynimy. I tutaj nie mam większych zarzutów. Mam tylko pretensje do tego, że one nie weszły pod obrady komisji resortowej. Chciałabym dodać. Pani dyrektor, spokojnie. Jak będzie pora, to udzielę pani głosu. Pani Tadeusz Bobrowski, wiceprzewodniczący. Dziękuję pani przewodnicząca. Wysoka Rado, no popieram tutaj wystąpienie mojego kolegi z klubu Platformy Obywatelskiej. To był taktyczny zabieg pana Roberta Biedronia, żeby podczas kampanii wyborczej nie wychodzić z propozycją podwyżki podatków. Ale zainteresował mnie jeszcze jeden temat, pani dyrektor wydziału, ponieważ pani była uprzejma powiedzieć, że baza się zwiększyła. Jakie to działania zostały podjęte i z czyjej inicjatywy? Jak ta zwiększona baza, o jaką kwotę te podatki zostały w skali roku, jeżeli chodzi o miasto Słupsk, podniesione? Uważam, że powinniśmy głosować na nie negatywnie tylko z tego powodu, że raz, że nie było komisji i z drugiej strony, że nie wolno takich rzeczy robić w kampanii wyborczej, unikać drażliwych tematów. Jeżeli jesteście prezydentem, trzeba przedstawiać społeczności lokalnej takie projekty uchwały, które powinny być przedstawione, a nie po wyborach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, prezydent Biedroń już się skończył, tak? A my musimy pamiętać o tym, że ten projekt musi być opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i po upływie 14 dni, nie wcześniej niż 1 stycznia, wejdzie w życie. To są takie graniczne daty, które musimy mieć na uwadze. Bardzo proszę, widzę, konsultacje kuluarowe trwają. Czy pani dyrektor jeszcze chce coś powiedzieć? Tak, jeśli jak najbardziej. Nie. Chciałabym jeszcze coś powiedzieć, tak. Jeżeli chodzi o granice kwotowe, na podstawie których prezydent miasta proponuje stawki podatkowe, określają obwieszczenia. Są to dwa obwieszczenia ministra finansów w sprawie górnych stawek i w sprawie stawek, które obowiązują w danym roku. Pierwsze rozporządzenie z dnia 25 lipca zostało ogłoszone 3 sierpnia, natomiast drugie rozporządzenie z 15 października zostało dopiero ogłoszone 25 października. W związku z powyższym nie mieliśmy możliwości procedowania tych uchwał wcześniej. Już wszystko wiemy, pani dyrektor. I tą dyskusję na ten temat zakończymy. Natomiast przejdziemy teraz do głosowania i to radni w tej chwili zadecydują, czy są za, czy przeciw. Bardzo proszę o tablicę do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Wojciech Lewenstam. 16 głosów za, 4 przeciw i 1 wstrzymujący. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Kolejny projekt uchwały na druku 2/8 dotyczy stawek podatku od środków transportowych. Bardzo proszę panią dyrektor o zabranie głosu. Jest to kolejna z uchwał na wpływ, którą ma ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Uchwalając te stawki, prezydent proponuje je w granicach stawek maksymalnych i minimalnych. Działamy tutaj w oparciu o obwieszczenia ministra finansów i też przyjęliśmy dokładnie taką samą metodologię wzrostu stawek jak w przypadku podatku od nieruchomości. Aktualizujemy stawki o 1,6%, czyli o wskaźnik inflacji. Przyjmując tą metodologię, podjęliśmy jeszcze taką decyzję, że chcielibyśmy wprowadzić taki zapis ustawowy i tak wyliczyć te stawki, żeby podzielność tej stawki była możliwa przez 12 miesięcy. Z uwagi na fakt, że podatek od środków transportowych jest zobowiązaniem, które jest płatne, może być płatne miesięcznie w przypadku skrócenia okresu opodatkowania, istnieje i podatek jest zaokrąglany do pełnych złotych, istnieje tutaj potrzeba ustalenia stawki, która będzie iloczynem pełnych złotówek, nie będzie uwzględniała kwoty podatku w groszach. I dlatego te stawki proponowane są w podziałce na 12. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa zechce zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, to przechodzimy do głosowania. Poproszę o tablicę. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? 15 głosów za, 6 przeciw i nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku większością głosów podjęła uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych. Bardzo dziękuję, Pani Dyrektor. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12/100/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego to druk nr 2/9 i teraz bardzo proszę Panią Dyrektor Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej Beatę Macedońską o przedstawienie uzasadnienia do tego projektu. Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Wysoka Rado. W listopadzie bieżącego roku zbiegły się terminy końca kadencji dwóch rad, Rady Miejskiej oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego. W związku z koniecznością powołania do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego od 2 do 5 radnych Rady Miejskiej nowej kadencji nie ogłoszono wyborów przed powołaniem Rady kadencji 2018-2023. Zmiana uchwały polega na rezygnacji ze wskazania konkretnego wydziału prowadzącego organizacyjno-techniczną obsługę Rady. Ze względu na zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu, przedtem było to Biuro Prezydenta Miasta. Zmiana dotyczy także odstąpienia od wskazania terminu 60-dniowego wskazanego w uchwale dotyczącego zarządzenia wyborów przez prezydenta. Termin ten nie był podyktowany przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i zrezygnacja z tego zapisu pozwoli wybrać radę w krótszym terminie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego dokumentu? Jeśli nie, to przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Pan Adam Treder, nieobecny, tak? Dziękuję bardzo. Proszę o wynik. 20 głosów było za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 12/100/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur oraz członków Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Kolejny projekt uchwały to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Jest to projekt na druku 2/10. Przypomnę, że projekt uchwały w tej sprawie był już przedmiotem obrad Rady podczas sesji w dniu 24 października. W związku ze zgłaszanymi przez radnych uwagami i pytaniami po długiej dyskusji Rada wykreśliła go z porządku obrad, a jego dalsze procedowanie odłożono do czasu rozpoczęcia działalności nowo wybranej Rady. W dniu 27 listopada Prezydent Miasta przedłożył autopoprawkę do projektu uchwały i przekazałam ją Państwu do zapoznania. W tej chwili Pani Dyrektor Beata Macedońska przedstawi nam projekt wraz z uzasadnieniem. Bardzo proszę. Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Wysoka Rado, chciałabym przedstawić założenia programu współpracy miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Konsultacje programu odbyły się od 10 września do 10 października bieżącego roku. Zostało ogłoszone zarządzeniem z 4 września 2018 roku. Pojawiło się na stronie głównej słupsk.pl w zakładce Dialog. Ogłoszenie pojawiło się także na Facebooku miasta oraz na Facebooku
plus COPIES. Raport z konsultacji został już opublikowany. Program powstał w wyniku całorocznej współpracy wydziałów merytorycznych współpracujących z organizacjami pozarządowymi. Program konstrukcją oraz głównymi założeniami nie odbiega od programów z ostatnich 3 lat. Główne zmiany jak co roku dotyczą zaproponowanych konkursów oraz przepisanych im kwot, które miasto zamierza przeznaczyć na ich realizację. Chciałam tutaj powiedzieć też od razu, jaka jest różnica finansowa pomiędzy tym, co przewidywało miasto na 2018 rok, a jak chciałoby widzieć tą współpracę finansową z organizacjami w 2019. Jest to różnica 679 314 zł, które są po stronie finansowej budżetu miasta. W tym na tą kwotę składa się głównie zwiększenie środków na zadanie dotyczącego pierwszej ligi koszykówki, na dom startupów Kamienicy Otto-Frendlicia oraz na edukację młodzieży ostatnich szkół podstawowych w zakresie zdrowia prokreacyjnego i ryzykownych zachorowań. I to jest razem kwota 590 tysięcy, pozostało 80 kilka tysięcy. Są to już takie drobne poprawki dotyczące pozostałych konkursów. Pojawiły się nowe zadania, których rzeczywiście nie było w konkursach w zeszłym roku i w latach poprzednich. Tak jak już wspominałam, odbędzie się konkurs na prowadzenie domu startupów w Kamienicy Otto-Frendlicia. Z polityki społecznej pojawiło się zadanie dotyczące prowadzenia świetlicy dla rodziców, opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, mającej na celu między innymi przeciwdziałanie marginalizacji i zapewnienie przestrzeni do większego zaangażowania społecznego tej grupy, organizacja Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, stworzenie i wydanie poradnika dla rodziców, opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Konkurs, na który bardzo czekały małe organizacje zajmujące się osobami z niepełnosprawnościami. To jest taki konkurs mający na celu wzmocnienie tych małych organizacji. Prowadzenie drugiego środowiskowego domu samopomocy w Słupsku. To jest zadanie finansowane z budżetu środków Wojewody Pomorskiego. Także Spartakiada seniorek i seniorów zrzeszonych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Z ochrony środowiska pojawiają się 2 nowe konkursy. Animal Patrol, który zostanie ogłoszony w momencie, kiedy schronisko dla zwierząt przejdzie już na nowy obiekt, a także zadanie w trosce o dzikie zwierzęta, pomoc weterynaryjna dla dzikich zwierząt. Z dziedziny edukacji, prowadzenie edukacji młodzieży ostatnich klas szkół podstawowych i pierwszych klas szkół ponadpodstawowych w zakresie zdrowia prokreacyjnego i ryzykownych zachowań przez podmioty zajmujące się zadaniami z zakresu zdrowia publicznego. Z dziedziny kultury, dziedzictwo regionalne, inspiracji od Otto-Frendlisiem, witkacym, przedwojenną tożsamością kulturową Słupska. Są jeszcze 2 zmiany, które już nie dotyczą tych zmian finansowych i zadań. Jest 1 zmiana w kartach oceny, która była już od dawna wnoszona przez komisje zajmujące się oceną tych zadań, które wpływają do miasta, dająca im taką szansę jakby rezygnacji z dalszego oceniania w przypadku, kiedy stwierdzają, że oferta nie do końca wpisuje się w zadanie, na które została złożona. A także na skutek działań jednego z mieszkańców dopisujemy też taką możliwość składania ofert przez ePUAP i w formie tylko i wyłącznie pisemnej. To są takie najważniejsze rzeczy, o których chciałam Państwu powiedzieć i oczekuję na pytania. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego dokumentu? Bardzo proszę, radny Jan Lange. Pani przewodnicząca, pani prezydent, Wysoka Rado. I znowu ze zdziwieniem patrzę, że wprowadza się projekt uchwały, który nie przeszedł, tak ważny projekt uchwały, który nie przeszedł przez komisje resortowe. Wydaje mi się, że nic by się nie stało takiego, żeby ten projekt został po prostu dzisiaj wycofany i przeszedł przez komisje branżowe. Proszę mi nie mówić, że czekają różne organizacje pozarządowe, bo w styczniu nie będą mogli tam, nie będą mieli za co zapłacić, czy nie mogli uczestniczyć w konkursach. To o tym wszystkim wiedzieliście, pani prezydent, że taki stan rzeczy zaistnieje i trzeba było po prostu tak zorganizować to, żeby tak ważne projekty przeszły
przez komisje branżowe. Dzisiaj nawet chcąc zadawać pytania, to każdy radny ma tylko 2 minuty i minutę ad vocem. Jest nas 23. Jest nas 23, obecnych ile? 22, tak, bo nie ma najważniejszego radnego, który już nie ma. Nie ma, który zrezygnował. I to proszę policzyć sobie, czy możemy zadawać pytania, które nas nurtują i które, na które chcielibyśmy uzyskać odpowiedź. I na koniec pani przewodnicząca, po wyczerpaniu się listy, proponuję w imieniu klubu 10 minut przerwy. Dziękuję bardzo. Lista się już wyczerpała. Tadeusz Bobrowski, bardzo proszę. Znaczy apel i prośba do pani prezydent, do Wysokiej Rady. Jeżeli pani prezydent będzie nie wycofa tego projektu, to zmuszeni jesteśmy głosować negatywnie. I poza tym, że nie było komisji branżowych, to jeszcze jest 50% radnych świeżych. W ogóle nie znają tematyki. Będą głosowali tak, jak pani prezydent sobie życzy, albo przeciw, albo lubią panią prezydent, albo nie lubią. To zagłosują za, albo przeciw. A tematyka jest bardzo poważna, dotyczy wielu ludzi, dotyczy organizacji pozarządowych i niestety, znaczy niestety powinniśmy na ten temat rozmawiać na komisjach branżowych. Pani dyrektor powinna się pofatygować na komisję z większym zespołem. Trzeba wiele tematów wyjaśnić, wiele tematów poprawić i wówczas to powinno iść na sesję. W takim przypadku to jest takie losowanie, loteria, traktowanie niepoważnie po prostu Rady. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani prezydent się zgłosiła. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, mam nadzieję, że radni w swoim głosowaniu będą wyrażali zarówno sympatię dla mnie, jak i nade wszystko za merytoryczny zapis tego programu. Proszę państwa, to nie jest uchwała, której nie znalibyśmy, ponieważ program współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjmujemy co roku, dyskutujemy nad tym, debatujemy. My dzisiaj w tym programie, i mówię także do radnych, którzy są świeżo radnymi, ale pragnę powiedzieć, że są także działaczami organizacji pozarządowych, a więc mają pewną wiedzę, patrzę na pana Łukasza Jaworskiego, patrzę na pana Artura Wiśniewskiego, panią Małgosię Lenart, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi, bo kluby sportowe, stowarzyszenia to są także organizacje pozarządowe. My niczego tu nowego nie wprowadzamy, proszę państwa, czego nie znalibyśmy wcześniej. Ale kilka zdań takiego wprowadzenia. Proszę państwa, organizacje pozarządowe realizują w mieście Słupsku 34 zadania tematyczne, które normalnie, gdyby nie było organizacji, prowadziłoby miasto. Ale czym to by skutkowało? Najczęściej tym, że mniejsze jest zaangażowanie społeczne, kiedy tylko samorząd proponuje pewne aktywności, bo zawsze aktywność jest wtedy większa, kiedy jej inicjatorem jest większa grupa społeczna, tematyczna, pokoleniowa. To jest pierwsza rzecz. Wtóre, tego typu zadania są zawsze dużo droższe niż zadania organizowane przy współudziale społecznej aktywności. Po trzecie, organizacje pozarządowe działają także wolontarystycznie. To jest nieprzeliczalne, ale fundamentalnie ważne. Po czwarte, są tańsze te wszystkie projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, bo nie mają tego instytucjonalnego charakteru. Nie muszą prowadzić przetargów, nie muszą zapytać o oferty cenowe, po prostu są to procedury dużo prostsze, a więc szybciej możliwe do zrealizowania. Proszę państwa, organizacje pozarządowe otrzymują z budżetu miasta w ubiegłym roku na realizację tych 34 tematycznych zadań, tematycznych, to znaczy sport, kultura, rekreacja, pomoc paliatywna, pomoc społeczna, przeciwdziałanie alkoholizmowi, niepełnosprawnościom i tak dalej, otrzymały z naszego budżetu kwotę 4 741 000 zł i kilka grosiczków. I muszą, proszę państwa, co do 0,1 zł się bardzo precyzyjnie z tego rozliczyć. Są pod wielką kontrolą. My na przyszły rok proponujemy kwotę trochę większą, ale zadania w zdecydowanej większości się pokrywają. Ale to nie jest najistotniejsze. Bardzo ważne jest to,
że do tej kwoty 4700 należy doliczyć kolejne 5 milionów złotych, które organizacje pozarządowe, kluby sportowe, stowarzyszenia na swoją działalność pozyskują z innych środków. I to jest chyba fundamentalnie ważne, że ich aktywność nie polega tylko na tym, że oni wykonują zadania umownie za samorząd taniej, ale także, że pozyskują środki. Dodatkowo te dodatkowe 100% oni pozyskują i to są środki finansowe, które można wyliczyć. Natomiast oceniamy także, że ich wkład wolontarystyczny to jest czasami około 600 tysięcy złotych. To, co mówimy, że jest jakoś niemierzalne, ale możemy sobie wyobrazić, że jeżeli 8 godzin pracy za stawkę nawet minimalną, to jest taka kwota, to 8 godzin pracy społecznej ma też podobną wartość, mówimy tylko o minimalnych stawkach. Dlatego też chcielibyśmy prosić Wysoką Radę, żebyście jednak spróbowali podyskutować, zadali pytania, spróbujemy odpowiedzieć na każde pytanie bardzo precyzyjnie. Natomiast pamiętajcie Państwo, i to nie jest szantaż, naprawdę, że my dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że organizacje pozarządowe muszą rozpocząć swoją działalność, mają terminarze, rozgrywki w styczniu. A każda organizacja otrzyma ten wkład do swojego projektu dopiero po przeprowadzeniu konkursów. Przypominam, nie ma innej formuły przekazania organizacjom pozarządowym po złożeniu przez nich aplikacji, która bardzo precyzyjnie opisuje, co chcą zrobić, jaki ma być efekt społeczny, ekonomiczny, finansowy, zdrowotny, jaki jest ich własny wkład i jaki będzie wkład miasta. To oceniają członkowie komisji konkursowej. Przypominam, że dwie osoby w każdym tematycznym konkursie to są osoby wytypowane przez prezydenta miasta, dwie osoby z organizacji pozarządowych traktujemy jako ekspertów. A więc jeżeli na przykład chodzi o sport, to są to ci, którzy rzeczywiście sportowcami są i to był albo ich żywioł, albo praca zawodowa. Przypominam, razem organizacje pozarządowe zostawiają miastu, swoim mieszkańcom 10 milionów złotych. Przeszło z tego niespełna 50% to jest partycypacja samorządu. Dlatego też bijąc się w piersi, jako członek dawnego kierownictwa także, że myśmy nie przeprowadzili tego przez komisję. Ja wiem, żadne usprawiedliwienie może nie przekonać tych, którzy nie chcą być przekonani, ale rzeczywiście ten kalendarz wyborczy był specyficzny. Doskonale Państwo wiecie, jak pracowaliśmy. Czy można było we wrześniu? Nie, we wrześniu nie można było postawić tego projektu programu współpracy, ponieważ jeszcze trwały terminarze konsultacyjne. Zgłosiłam Wysokiej Radzie autopoprawkę, wiedząc, że budzi wątpliwość jeden zapis. Autoprawka, mam nadzieję, została przyjęta. Więc raz jeszcze proszę o zapytania, wątpliwości, głosy w dyskusji, spróbujemy je rozwiać, natomiast serdecznie prosimy o to, żeby uszanować także pracę organizacji i mimo, mam świadomość, nie przedyskutowania na komisjach branżowych, ten program współpracy z organizacjami przyjąć dla pożytku mieszkańców miasta. Dziękuję bardzo. Wojciech Gajewski, wiceprzewodniczący, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, tak odniosę się troszeczkę do głosu Pana Wiceprzewodniczącego Bobrowskiego, który powiedział, że no, szczególnie nowi radni nie przygotowywują się, czy nie są wdrożeni na przykład w ten projekt uchwały. No, ja sądzę, że było wystarczająco czasu, żebyśmy się z tym projektem zapoznali, a to, co mnie przekonuje osobiście, żeby głosować za tym projektem, to jest jednak kwestia tego typu, że organizacje pozarządowe no też w jakiś sposób chcą przygotować się do nadchodzącego roku, przygotować budżet, mieć już program, który pozwoli im na projektowanie. Jeżeli będziemy odwlekać przyjęcie tego projektu, tego programu, to spowoduje pewne perturbacje, jeżeli chodzi o planowanie, szczególnie budżetu w organizacjach pozarządowych. I tu jest ten argument, który przekonuje mnie do tego, żeby jednak dzisiaj podyskutować o tym programie i w konsekwencji zagłosować za jego przyjęciem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Radna Anna Rożek. Pani Przewodnicząca, koledzy radni, Pani Prezydent.
No ja też bardzo ubolewam, że niestety nie przedyskutowaliśmy tej uchwały na komisjach branżowych, bo tutaj już na sesji no nie ma czasu na dyskusję, tylko jest czas na chwilowe zapoznanie się. Tym bardziej, że i to nie jest tak, że jednak ta uchwała co roku przyjmujemy, ale co roku są inne zadania, prawda? To jest, to się różni. Już nawet się różni sesji na sesję, bo poprzedniej sesji było 700 tysięcy na koszykówkę na 3 lata, teraz jest na 1 rok. Więc ja też uważam, że jednak trzeba by było dyskusji, bo to chodzi o nasze słupskie finanse i także poważnego traktowania także nowych radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Bardzo proszę, pani dyrektor. Bardzo proszę. Ja chciałam tylko może jednak mimo wszystko tutaj spróbować wytłumaczyć, dlaczego to nie było procedowane jeszcze w październiku. Drodzy Państwo, ponieważ zawsze staramy się przedstawić Państwu taki program, który jest jakby programem pod względem finansowym już ustalonym na poziomie budżetu miasta. I dlatego też, tak jak wspominałam, do 10 października trwały konsultacje, a później jeszcze dobrych kilka dni zajęło nam ostateczne ustalenia, jak to się wpasowuje w budżet miasta. Dlatego jakby no, nie byliśmy w stanie już z Państwem się spotkać, gdzie to byłoby dla mnie największym szczęściem, gdybyśmy rzeczywiście przedyskutowali to jeszcze w październiku. Teraz w listopadzie też nie mieliśmy takiej szansy, ponieważ nie było komisji. Także chciałam się jeszcze raz usprawiedliwić. Wszystkie poprzednie lata, drodzy Państwo, oczywiście na komisjach było to bardzo szeroko omawiane i no, po prostu taki rok ze względu na wybory. Taki klimat. Paweł Szewczyk, radny, bardzo proszę. Dziękuję pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni radni. Tutaj wiceprzewodniczący Gajski mówił, że tak, wszyscy jesteśmy zapoznani z tym, z tą uchwałą. No ja pomimo, że już nie jestem pierwszy raz w Radzie, miałem problemy i nie do końca się zapoznałem, przyznaję szczerze. Chciałem zbadać kwestię sportu, bo sport występuje tutaj w nowym jakby obliczu. Mamy zasponsorować i słusznie reaktywujący się zespół koszykówki. I chciałem sprawdzić, no, jak były wydatkowane środki w poprzednich latach na sport. Jaka to jest część tego tortu przeznaczony na sport. No i miałem duże problemy. Najpierw dzwoniłem do ratusza z prośbą, żeby porozmawiać z kimś, kto się tym sportem zajmuje. Nie potrafiono mnie pokierować. W końcu pokierowano mnie do SOSIR-u. Tam znajduje się jedna osoba, która częściowo tym sportem się zajmuje w jakichś aspektach i również tutaj u pani dyrektor Macedońskiej druga osoba, która się zajmuje w zakresie podziału tych środków, jeżeli mówimy o organizacje pozarządowe. Ja akurat wiem, bo pozyskałem, jak na przykład te środki były rozdysponowane, jakie były konkursy, jakie organizacje pozarządowe, które zajmują się sportem, te środki pozyskały. Moim zdaniem powinny być większe na ten cel środki przekazane. A zmierzam do czego? No zmierzam przede wszystkim do tego, że Rada Miejska powinna otrzymać przede wszystkim sprawozdanie, jak zostało to zrealizowane w poprzednim roku, jakie były konkursy ogłoszone, kto z nich skorzystał, czy środki zostały prawidłowo skonsumowane, więc no, ja nie mam tego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłosiła się do dyskusji również pani prezydent. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za ten głos, bo on jest takim pretekstem, żeby powiedzieć o tym sprawozdaniu, które do końca kwietnia każdego roku przedstawiamy. Czyli dopiero w roku 2019 przedstawiamy bardzo szczegółowe sprawozdanie, ale także dla potrzeb tej sesji. I to ważne, chciałabym Państwu poinformować, że z tych 4 700 000 złotych, które dla organizacji pozarządowych, poza ich własnym wkładem przekazujemy, kwota na sport to jest prawie 1 700 000, tak? Czyli na sport z tego tortu, jak powiedzieliśmy, jest dosyć znacząca kwota, co nie znaczy, że wszystkich zadowalająca. Pamiętajmy, że do tej kwoty oczywiście musimy także dołożyć korzystanie z bazy sportowej, to jest zupełnie inna, także na sport wydajemy wbrew pozorom w mieście sporo. Czyli 3 miliony pozostają na wszystkie inne 33 tematyczne zadania.
To jest ta odpowiedź, że ta informacja jest dostępna i informuje, że udział sportowych działań w organizacji pozarządowej wszystkich to jest kwota niemal 1 700 000 spośród 4 700. Dziękuję bardzo. To był ostatni głos w dyskusji. Był również wniosek formalny o przerwę. Zrobimy ją 15-minutową przerwę, tak? Zrobimy ją 15-minutową. Jest godzina. Pani sekretarzu, która? 15. O, jeszcze Artur Wiśniewski bardzo. Przepraszam bardzo, nie zauważyłam. Jednak w okularach trzeba pracować. Bardzo proszę, Artur Wiśniewski, radny. Ja tak bardzo, bardzo krótko chciałbym tylko przypomnieć, że podpisujemy program, kolegom radnym chciałbym przypomnieć, że podpisujemy program współpracy miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi, natomiast jest to uchwała intencjonalna, co nie znaczy, że jeżeli dajmy na to taka koszykówka ma od nas teoretycznie dostać 700 tysięcy, to dostać tych pieniędzy nie musi, bo oczywiście każda organizacja, zostanie rozpisany konkurs, i każda organizacja będzie musiała wziąć w tym udziale, wziąć udział w tym konkursie, tak? Także to jest taki głos, że te pieniądze nie trafiają od razu, tylko należy jeszcze rozpisać konkurs, więc będzie jeszcze czas na to, żeby zastanowić się, czy dana organizacja ma dostać, czy zupełnie inna organizacja i tak dalej. Dziękuję bardzo. Za głos. Tadeusz Bobrowski, drugi raz w głosie. Pan Artur mnie tutaj sprowokował troszeczkę. To praktyka jest taka dotychczasowa w Urzędzie Miejskim, że jak jest rozpisany konkurs, że radni czarni mają dostać 800 tysięcy, to niech oni ten konkurs rozpisują 10 razy, to i tak dostaną 800 tysięcy. Problem jest inny, panie Arturze. Na komisji chciałbym się dowiedzieć, która się odbędzie, co jest bazą. Z bazą sportową dla wszelkich dzień sportu. Przypominamy sobie, że przed wyborami tej kadencji, poprzedniej kadencji, był problem z dziewczętami, które grają w piłkę ręczną. Bo tak z dnia na dzień im zafundowano, że od jutra będziecie płacić 100 zł za salę. Pani prezydent, ja to mam z autopsji. Już nie chcę o sprawach prywatnych mówić, ale tam moja wnuczka grała i syn musiał płacić 100 zł. No, rodzice wszyscy. Takich rzeczy nie powinno być. A pani mi mówi, że to nieprawda. O tym chciałbym też się podyskutować. Jaka baza jest, dla kogo tą bazę dostosować? My tą bazę finansujemy. Jak ja się swego czasu dowiedziałem, że się odmawia dla młodzieży, dla dzieci sali gimnastycznej, ale się nie odmawia do nauki tańca towarzyskiego, więc trzeba coś tu wybrać. Czy co ważniejsze, dzieci, czy taniec towarzyski? To jest ważne i to jest ważne. Tylko że to powinna być komercja, niech ludzie płacą, niech się bawią. A to są dzieci. I takie pytania, na takie pytania powinniśmy sobie odpowiedzieć, zadawać i odpowiadać. I to jest moment na Komisji Edukacji i na komisjach innych, żeby na te tematy porozmawiać, żeby wziąć dokumenty, źródłowe i to jest dopiero podjąć, na tej podstawie podjąć decyzję. A nie, że jeżeli my dzisiaj tak uchwalimy, pan ma rację, że uchwalimy, później będziemy w konkursach rozstrzygać. Będziemy rozstrzygać nie my. Urzędnicy z magistratu, nie rada. Rada podejmując tą uchwałę da przyzwolenie na wydatkowanie określonych środków finansowych i już traci nad tym kontrolę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ad vocem zgłosił się radny Paweł Szewczyk. Dziękuję pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni radni. No ja jednak myślę, że jeżeli mamy procedować i układać mniej więcej co, jakie środki, na co przekażemy i później, jak tu słusznie zostało zauważone, będzie cała procedura konkursów, to jednak myślę, że taka informacja, jak zostało podzielone te środki za rok 2018, no, Rada powinna otrzymać. Przecież konkursów teraz w grudniu nie będziemy realizować. One były realizowane w pierwszym kwartale, w drugim kwartale. Wiemy, jakie organizacje, jakie środki pozyskały. Owszem, być może formalnie rozliczenie może być w pierwszym kwartale następnego roku, ale no, na miłość boską, no, ja chcę na przykład wiedzieć, ile na przykład i jakie organizacje pozyskały środki na sport. Tak? Jeżeli ja
nie wiem, no to jak ja świadomie mogę podejmować decyzję, i to mówię w różnych aspektach. Nie, taka informacja przecież nie jest tajna, można ją przekazać i wtedy w sposób świadomy Rada podejmie decyzję. Na razie to jest podejmowanie troszeczkę wirtualne, bo tak nie wiemy, jak to się kształtuje, jakie organizacje z czego skorzystały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Anna Rożek, bardzo proszę. Drugi raz w sprawie. Dziękuję pani przewodnicząca. Tutaj nasza dyskusja świadczy o tym, troszeczkę się przesunęła z kierunku organizacji pozarządowych na kierunek sportu, ale to świadczy tylko o tym, jak poważne zaniedbania w ciągu 4 lat rządów Roberta Biedronia nastąpiły właśnie w sprawach związanych ze sportem w Słupsku i jaka jest potrzeba stworzenia, na przykład likwidacja stanowiska w ratuszu odpowiedzialnego za sport. Jaka jest naprawdę potrzeba i to pilna stworzenia, już nie mówię, przynajmniej referatu, który będzie się tym tematem zajmował, bo nie ma z kim rozmawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pani prezydent. Skorzystam z tej możliwości tematu wywołanego przez panią radną Annę Rożek, żeby dwie rzeczy wyjaśnić, ponieważ w przestrzeń publiczną zostało wysłane takie nieprawdziwe sformułowanie, że oto 4 lata temu Urząd Miejski zlikwidował Wydział Sportu. Proszę państwa, Wydziału Sportu nigdy w Urzędzie Miejskim w ostatnich 20 latach nie było. Natomiast był Wydział kiedyś Kultury, Sportu i Promocji Miasta. W 2012 roku decyzją ówczesnego prezydenta został ten wydział połączony z Wydziałem Edukacji. W tym Wydziale Edukacji było jedno stanowisko do spraw sportu, notabene osoby, która od tamtej pory przebywa na urlopie wychowawczym, jedno stanowisko. Także kiedy myśmy wspólnie z państwem w tamtej kadencji obejmowali kierowanie ratuszem, nie było w ogóle Wydziału Sportu. Jeszcze raz powiedziałam, w Wydziale Edukacji było kilka tematów. Myśmy wydzielili z Wydziału Edukacji Wydział Edukacji, Wydział Kultury. Natomiast powołaliśmy samodzielne stanowisko do spraw sportu, samodzielne stanowisko w Urzędzie Miasta. Mówię o tym dlatego, że nie chciałabym, żebyśmy powielali rzeczy, które trochę były nieprawdziwe. Natomiast tak jak obiecaliśmy jeszcze w tamtej kadencji, od lutego po spełnieniu wszystkich procedur powołujemy do życia Wydział Sportu, Rekreacji i Promocji Miasta i w miesiącu grudniu rozpisujemy konkurs na stanowisko dyrektora tego wydziału. Świadomi, że na pewno nie tylko wyzwania, nie tylko wielka aktywność mieszkańców miasta wokół tematu sportu, turystyki, rekreacji, ale także bardzo dobra baza, którą dysponujemy, którą też chcemy w jakiś sposób ogarnąć, zobowiązuje, żeby ta dziedzina aktywności mieszkańców miasta miała swój dedykowany wydział. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ad vocem jeszcze raz zgłosiła się pani Anna Rożek. No o ile pamiętam, to nie wiem, może te osoby zajmowały się czymś innym. To było 2 pracowników na początku kadencji odpowiedzialnych za sport. Nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwiska. No pan, nie mogę. Pan Jakubiak i pani Klimczak, o ile pamiętam. I oni nagle no, zniknęli, więc proszę nie mówić, że nie było takich osób. No. Dobrze. Zamykam dyskusję w tym punkcie. Nie będzie głosowania teraz, ponieważ był wniosek formalny o przerwę, ale ta przerwa nie będzie 10-minutowa, tylko półgodzinna. Tak? Zapraszam państwa na półgodzinną przerwę do godziny 15:50.
działa.
przy okazji tego ktoś na hafę zarobić kontaminację. No chcemy tak, na razie oni tam debatują, klub PO tam dyskutuje. Tak, nie. 109 tysięcy? A tam 150 na prokreację, tak? A senior? Rozumiem. Dobra, dzięki za informację. Dzięki za informację. Jak przyjdę do sali, będę punktował. Dobra, fajnie, dzięki. No, otworzę to, otworzę to, żeby się. Dobra, Stasiu. No wiem, zaraz otworzę, ale muszę skończyć z tobą rozmowę, żeby z komputerem się zajmować. No, cześć. Rzucą, ale to trzeba ściągnąć do tego, nie? Jak ktoś czytał też tam na naukę prokuracji, jak ktoś się nie widzi, albo kongres prawie się nie widzi, to jest zajebne. Ale nie można puścić. No można, tylko że kto nie wiedzą, że to by u nas przeszło. A na seniorów gdzie się?
Zapraszam wszystkich na miejsca siedzące i otwieram obrady po przerwie. Przed przerwą zakończyliśmy dyskusję w sprawie tego projektu i teraz wypada, że będzie tylko i wyłącznie głosowanie. W takim razie poprosimy o tablicę. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pani Lenart, Małgorzata, pan Treder, Adam. Pani radna Lenart? Za. Pan radny Treder? Osiem głosów za, 9 głosów przeciw, 4 wstrzymujące. Stwierdzam, że Rada Miejska w wyniku głosowania nie podjęła uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi. Dziękuję. Kolejny projekt uchwały dotyczy podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Druk numer 2/11. Bardzo proszę pani dyrektor Wydziału Kultury Magda Mijewska jest przy mównicy i proszę o przedstawienie projektu uchwały. Dzień dobry pani przewodnicząca, pani prezydent, szanowni państwo radni. Na początek chciałabym przeprosić i tutaj od razu wnieść ustną autopoprawkę. W paragrafie trzecim jest oczywista omyłka pisarska i tam zaraz po 473 łamane na 08 zamiast 088. W uzasadnieniu jest poprawnie, tutaj niestety no zdarzył się błąd. Czyli wprowadza pani ustną autopoprawkę? Tak. Prosimy dalej. Co do uzasadnienia, to jest uchwała, która porządkuje dotychczasowy sposób rozdawania stypendiów dla twórców i animatorów kultury w mieście Słupsku lub też tych, którzy dla miasta Słupska takie zadania chcieliby realizować. To, co jest najważniejsze, to jest uporządkowanie kwestii formalnych związanych z RODO, kwestii procedowania komisji, która rekomenduje prezydentowi miasta osoby, które te stypendia miałyby uzyskać, oraz kwoty ramowe, które mogłyby dane osoby na dany projekt pozyskać. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie? Czy pan radny chce? Tak, to może dojść do tego, do kliknięcia. Radny Tadeusz Bobrowski, wiceprzewodniczący. Pani dyrektor, chciałbym doprecyzować, tam jest taki w regulaminie, że zespół
powołany do wyłaniania tych kandydatów do nagrody, do tego stypendium dla pana prezydenta. Jak ten zespół jest stworzony i kto się składa z tego zespołu? Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, czy może pani udzielić odpowiedzi? Według tej uchwały, którą państwu proponujemy, zaproponowaliśmy, żeby w skład, już tutaj sobie otworzę, były to dwie osoby delegowane z organizacji pozarządowych działających w Słupsku. Już szukam, a tak opowiadam z pamięci. Dwie osoby związane z instytucjami, czy tam szerzej, z kulturą pomorską. No gdzież to? Jeden pracownik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego oraz dwie osoby rekomendowane przez Słupską Radę Kultury. To się znajduje w rozdziale 5 w punkcie Komisja Stypendialna. To się znajduje w rozdziale 5, który nazywa się Komisja Stypendialna. Czy pan Tadeusz Bobrowski jeszcze raz chce zabrać głos? Chciałbym taki wniosek złożyć, Wysoka Rado, żeby dopisać tam przedstawiciela Komisji Edukacji z Rady, żeby tam też się znaleźć w tej komisji konkursowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bo rozumiem, czy to jest wniosek formalny? Tak, znaczy tu z naszej strony nie widzimy żadnych przeciwwskazań, jak najbardziej. Słuszna uwaga ze strony pana przewodniczącego. Tak, czyli rozumiem, że będziemy taki... Pani wprowadza autopoprawkę? Tak, jeszcze w tym zakresie chciałabym wprowadzić ustną autopoprawkę, czyli w rozdziale 5, punkt 3. W podpunkcie 5 chciałabym dopisać jedną osobę rekomendowaną przez Komisję Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku. Dobrze, dziękujemy. To przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały wraz z tymi dwiema autopoprawkami, tak? Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Dziękuję. 21 głosów za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały na druku 2/12 dotyczy wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Bolesława Chrobrego. Bardzo proszę pana dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu Sławomira Klimczaka o przedstawienie projektu uchwały. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór już chyba nawet. Szanowna pani przewodnicząca, państwo prezydenci, Wysoka Rado. Prezentuję projekt uchwały na druku numer 2/12 odnoszący się do złożonego przez dotychczasowego użytkownika wieczystego oraz spadkobierców byłego użytkownika wieczystego wniosku o przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. I w imieniu pani prezydent miasta Słupska przedstawiam projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przedłużenie położonej w Słupsku przy ulicy Bolesława Chrobrego 70, o które ubiegają się dziś spadkobiercy dotychczasowych użytkowników wieczystych. Nieruchomość oznaczona została w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 179 w 9 obrębie miasta Słupska o powierzchni 273 metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą SL1S 0000 1530 przez 0. Uchwała ma na celu upoważnienie prezydenta miasta Słupska, pani prezydent, do przedłużenia okresu umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oraz uregulowania jej stanu prawnego i nastąpi za zgodą Rady na kolejne 99 lat na rzecz spadkobierców byłych użytkowników wieczystych. Obecnie właścicielem nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Bolesława Chrobrego 70 jest miasto Słupsk. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą Chrobrego w której znajduje się przedmiotowa nieruchomość, jest o funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego z kartą terenu o numerze 2.17.mn. Po zawarciu umowy notarialnej nieruchomość zostanie przekazana w użytkowanie wieczyste spadkobiercom byłych użytkowników wieczystych na kolejne 99 lat, co spowoduje obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym.
Do budżetu z tego tytułu wpłynie zaktualizowana opłata z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu. Koszty notarialne i wieczystoksięgowe związane z zawarciem umowy pokryją nabywcy nieruchomości, właściwie użytkownicy, którym zostanie to prawo przedłużone. W związku z tym źródła finansowania nie występują. Dodam tylko, że prawo użytkowania wieczystego ustanowione w 1972 roku wygasło w roku 2012, a wniosek o przedłużenie prawa użytkowania wieczystego, który został wniesiony przez dotychczasowego użytkownika i spadkobiercach po byłym użytkowniku wieczystym, został wniesiony w terminie na 10 dni przed wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego. W związku z tym w imieniu pani prezydent uprzejmie proszę o podjęcie uchwały i wyrażenie zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dziękuję bardzo. Nie pierwszy raz mamy do czynienia z takim projektem uchwały. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie? Jeśli nie, to przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Już mamy wynik. 21 głosów za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pod nazwą Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Słupska na lata 2019-2035 w ramach programu priorytetowego Gepard 2 Transport niskoemisyjny. Część druga Strategia rozwoju elektromobilności. Druk numer 2/13 i przy mównicy jest pani dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Justyna Pluta. Bardzo proszę o przedstawienie tego projektu. Szanowna pani przewodnicząca, szanowna pani prezydent, Wysoka Rado. Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na złożenie przez miasto Słupsk wniosku o dofinansowanie do programu Gepard 2 Transport niskoemisyjny, część druga Strategia rozwoju elektromobilności. Wniosek pod tytułem Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Słupska na lata 2019-2035. Konkurs został ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Potrwa nabór do 7 grudnia bieżącego roku. Jednocześnie proszę o wyrażenie zgody na to, jeżeli byśmy uzyskali dofinansowanie, na przystąpienie do realizacji do projektu. W skrócie mówiąc, potrzeba podjęcia uchwały wynika z zapisów regulaminu konkursu, to znaczy uchwała jest niezbędnym załącznikiem do wniosku aplikacyjnego. Program Gepard 2 umożliwi jednostkom samorządu terytorialnego, głównie miastom powyżej 50 tysięcy mieszkańców, przygotować się do wdrażania obowiązków wynikających między innymi z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych przyjętych w styczniu bieżącego roku. Jednocześnie można wnioskować, że w przyszłości pojawią się kolejne środki rządowe bądź też unijne, pozwalające nam sukcesywnie wymieniać tabor. Jeśli chodzi o obowiązki wynikające chociażby z ustawy o elektromobilności, miasta powyżej 50 tysięcy mieszkańców muszą w konkretnych latach przygotowywać się do wymiany taboru. Do 2021 powinno być to już 5% w zakresie taboru zeroemisyjnego czy niskoemisyjnego i tak sukcesywnie w kolejnych latach. Stąd opracowanie strategii pozwoli nam opracować tak naprawdę plan wdrożenia, przystosowania miasta do naszych ustawowych obowiązków, a jednocześnie być może pozwoli pozyskiwać środki na tabor w przyszłości. Dofinansowanie, które można uzyskać, to 50 tysięcy złotych do 100% kosztów kwalifikowalnych, dlatego też w uzasadnieniu do uchwały w skutkach finansowych nie podałam państwu potrzeby zabezpieczenia wkładu własnego. Wstępne rozpoznanie rynku wskazuje, że te 50 tysięcy powinno wystarczyć, stąd wnioskowane będzie oczywiście w maksymalnej wysokości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani dyrektor, proszę wyjaśnić radnym taką informację. To jest projekt uchwały dotyczący wyrażenia przez nas zgody na opracowanie strategii. I ta strategia ma kosztować miasto 50 tysięcy. Tak?
Tak, znaczy zgoda radnych na złożenie wniosku o dofinansowanie, bo załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest ale zgoda. Ale ja to rozumiem i my wszyscy też, tylko to ma nas kosztować 50 tysięcy i za te 50 tysięcy możemy w przyszłości mieć strategię, tak? Tak, aplikujemy o 100% kosztów, tak. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Dziękuję. W takim razie przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Anna Rożek? Nieobecna. Bardzo proszę o wynik. 18 głosów za, nikt nie był przeciw i 2 się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie i realizację projektu pod nazwą Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Słupska na lata 2019-2035 w ramach programu priorytetowego Gepard 2 Transport niskoemisyjny, część druga Strategia rozwoju elektromobilności. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Dyrektor. Kolejny projekt uchwały dotyczy przejęcia przez miasto Słupsk od powiatu słupskiego zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. Jest to projekt na druku 215. Przy mównicy Pani Wioleta Karwalska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Bardzo proszę Pani Dyrektor. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Ponieważ do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami, przedkładam projekt uchwały dotyczący przejęcia przez miasto Słupsk od powiatu słupskiego zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia polegającego na wykonaniu w latach 2019-2022 badań USG stawów biodrowych u niemowląt. Badania wykonywane będą w poradni preluksacyjnej funkcjonującej w przychodni rejonowej przy ulicy Westerplatte w ramach projektu Zdrowie Mama i Ja. Projekt Zdrowie Mama i Ja dofinansowany był ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Miasto Słupsk ma zobowiązanie do utrzymania trwałości projektu przez okres 10 lat, to jest do 2022 roku. Ponieważ powiat słupski wyraził wolę partycypacji w kosztach realizacji badania w poradni preluksacyjnej i wyasygnował w bieżącym roku kwotę 20 tysięcy złotych na ten cel, proszę Szanowną Radę o przyjęcie powyższej uchwały. Następstwem podjęcia tej uchwały będzie podpisanie, zawarcie stosownego porozumienia z powiatem słupskim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie? Nie widzę żadnych zgłoszeń. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Dziękuję. Proszę o wynik. 20 głosów za, 21, przepraszam, 21 głosów za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przejęcia przez miasto Słupsk od powiatu słupskiego zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. I teraz kolejny projekt uchwały, który również przedstawi nam Pani Dyrektor, dotyczy przejęcia przez miasto Słupsk od powiatu bytowskiego zadania publicznego z zakresu ochrony środowiska. Jest to projekt na druku 216. Przepraszam, ochrony zdrowia. Ochrony zdrowia. Pani Przewodnicząca. Ale to też środowisko. Przepraszam najmocniej. Bardzo proszę Pani Dyrektor. Pani Przewodnicząca, Szanowna Rado. Ta uchwała jest analogiczna do tej poprzedniej, różni się tylko kwotą, ponieważ powiat bytowski na ten cel wyasygnował 15 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Nie? To w takim razie przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto wstrzymał się? Dziękuję. 21 głosów za, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przejęcia przez miasto Słupsk od powiatu bytowskiego zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta miasta Słupska Krystyny Danileckiej Wojewódzkiej. Jest to projekt na druku 2/17. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 2 ustawy o samorządzie gminnym ustalenie wynagrodzenia wójta należy do wyłącznej właściwości Rady Gminy.
Natomiast w oparciu o artykuł 8 ustęp 2 ustawy o pracownikach samorządowych wynagrodzenie wójta ustala Rada Gminy w drodze uchwały i Rada zgodnie z paragrafem 18 ustęp 3 Statutu Miasta Słupska ustala wynagrodzenie prezydenta na wniosek przewodniczącego Rady. W związku z tym, zgodnie z paragrafem 36 Regulaminu Pracy Rady, który jest załącznikiem nr 5 do Statutu Miasta Słupska, wystąpiłam z taką inicjatywą. Składniki wynagrodzenia zostały ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Projekt ten został Państwu przekazany. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie? Bardzo proszę, radny Tadeusz Bobrowski, wiceprzewodniczący. Dwa pytania mam, pani przewodnicząca. Czy to jest maksymalny poziom, jaki jest w rozporządzeniu? Drugie pytanie mam takie osobiste do pani prezydent. Czy te proponowane przez panią przewodniczącą spełniają pani oczekiwania wynagrodzenia? To jest drugie pytanie. I trzecią informację mam dla Wysokiej Rady. Podjęcie tej uchwały będzie skutkowała, że to będzie niezmienialne wynagrodzenie. Jeśli ktokolwiek będzie chciał podczas kadencji zmienić prezydentowi wynagrodzenie, to już Rada takich kompetencji nie ma. Dziękuję. Dziękuję. To teraz ja, bo to było pytanie pierwsze do mnie. Wynagrodzenie składa się z czterech elementów. Z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, dodatku stażowego i dodatku specjalnego. Nie jest to maksymalne wynagrodzenie. Wynagrodzenie zasadnicze, które w rozporządzeniu funkcjonuje w wymiarze od 3800 do 5000, staż 20-letni, najwyższy jaki może być, później dodatek stażowy i specjalny. Jeden z tych elementów nie jest na najwyższym poziomie. Specjalny. A teraz musi odpowiedzieć na pytanie pani prezydent. Bardzo proszę, ad vocem. To pan Dobkowski, radny w międzyczasie, a później pani prezydent, tak? Ja tylko chciałem powiedzieć jedno zdanie, że w moim przekonaniu należy wymagać i płacić dobrze. No, jeżeli można gdzieś więcej, to czemu nie? Dziękuję. Dziękuję. Już? Może być? Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałam, żebyście mnie zrozumieli Państwo naprawdę szczerze. Niezwykłam rozmawiać o potrzebach materialnych, a także o swoim wynagrodzeniu. Przyjmę to, co Państwo zaproponujecie. Dobra. Państwo macie przed sobą druk tego projektu, prawda? Przypomnę, wynagrodzenie zasadnicze maksymalne 5000, dodatek funkcyjny 2100 maksymalny, dodatek stażowy 1000 zł maksymalny, dodatek specjalny 2,5, a może być 2840. Łączna kwota 10600 zł może być 10940 brutto. Czy wszystko? Czy pani Małgorzata Lenart? Ja chciałam się tylko zapytać, ale już pani przewodnicząca odpowiedziała na to pytanie, jaka jest maksymalna stawka tego dodatku specjalnego. Jednocześnie, jeśli mogłabym, to myślę, że powinniśmy o te 300 zł, ten dodatek maksymalny, tę sumę powiększyć. Będzie to wymagało państwa głosowania. Pan Adam Treder, bardzo proszę. Szanowna Rado, pani przewodnicząca, pani prezydent. Ja mam tylko takie jedno pytanie. Jakie było ustalone wynagrodzenie dla poprzedniego prezydenta? Jeśli dobrze pamiętam, w sytuacji, kiedy weszło rozporządzenie z datą majową, ustaliliśmy wynagrodzenie na najniższej podstawie 3800, ale nie podjęliśmy uchwały w tej sprawie. Tak? No dobrze, to był pani wniosek? Tak. W związku z tym... A no tak, przepraszam, proszę jeszcze raz nacisnąć ad vocem, bo to, co pani w tej chwili powiedziała, tak, to musi się nagrać, tak? Czyli ja udzielę teraz pani głosu, a pani powie dokładnie to, co pani chciała powiedzieć. Tak, szanowna pani prezydent, pani przewodnicząca, państwo prezydenci, szanowni radni, tak,
powtarzam, że wnioskuję za tym, aby ten dodatek, który możemy troszeczkę podnieść, jest to niewielka suma, został podniesiony. Dziękuję bardzo. W związku z tym najpierw będziemy głosować. Proszę Państwa, głosujemy za tym, żeby dodatek specjalny... A, jeszcze jeden jest. Głos. Ja bym poprosił o 5 minut przerwy, jeżeli jest taka możliwość. Czy to będzie jakiś kłopot? Nie, wniosek formalny. Bardzo bym poprosił o 3 minuty, żeby nie przesadzać, albo 2. 3 minuty, to jest dobry pomysł. 2 minuty. Ogłaszam dwuminutową przerwę. Okej. Okay. No powiedział, że 2. 2-minutowa przerwa. Wracamy do obrad po przerwie. Będziemy teraz głosować wniosek pani radnej Małgorzaty Lenart. Wniosek dotyczący wskazania maksymalnej kwoty. A jeszcze raz? Jeszcze raz kwestii formalnej. Szanowna pani przewodnicząca, państwo prezydenci, szanowni radni, odwołuję ten wniosek. Wycofuje pani radna ten wniosek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Do głosowania przechodzimy. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 21 głosów za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia prezydenta miasta Słupska Krystyny Danileckiej Wojewódzkiej. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku, druk nr 2/18. W związku z tym, iż wszyscy radni zadeklarowali swój udział w pracach stałych Komisji Rady Miejskiej w Słupsku zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 regulaminu pracy Rady Miejskiej w Słupsku, wystąpiłam z inicjatywą uchwałodawczą w tym zakresie. Czy Państwo potrzebujecie listę do czytania, czy macie ją przed sobą? Macie, tak? Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę żadnych zgłoszeń. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Widocznie pan radny zgłosił się do jednej komisji. Te zgłoszenie, to znaczy skład osobowy składów komisji zrobiłam na podstawie wniosków, które przedstawili przewodniczący klubów. No ale będzie głosowanie. Tak, tylko że to będzie
Ja czegoś nie rozumiem, no. No nie chciałabym, żeby takie dyskusje miały czas na sesji, tak? Tak? Pan radny się zgłosił? Tak? Bardzo, bardzo bym poprosił o głos jako radny, który przygotowywał tą listę. Niestety popełniłem błąd, przyznaję się, nie wpisałem pana Kazimierza. Także przepraszam państwa bardzo i przepraszam za to zamieszanie. Także czy jest możliwość jeszcze tutaj poprawki do pytania? Proszę państwa, w związku z tym, że to jest moja inicjatywa uchwałodawcza i rzeczywiście pan radny mówi o tym, że popełnił błąd, ja wnoszę autopoprawkę, tak? Okay, to będzie autopoprawka moja, która rozszerza tą listę o jedną osobę tej komisji, tak? Dziękuję za czujność pana przewodniczącego i pana radnego, który bardzo chce być w Komisji Edukacji. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały wraz z moją autopoprawką, tak? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 21 głosów za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada Miejska w Słupsku jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie powołania osobowego składu stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku. Tak? Dziękuję bardzo. I teraz tak. Zanim zamknę obrady, muszę państwu powiedzieć, że zgodnie z paragrafem 6 ustęp 1 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Słupsku, pierwsze posiedzenie każdej komisji będzie zwołane przez przewodniczącego Rady. Informuję, że zamierzam to zrobić między 17 a 21 grudniem. Zgodnie z harmonogramem komisji przypisaliśmy sobie poszczególne dni dla poszczególnych komisji, ale w dokumencie znajduje się cały nasz kalendarz na rok 19 za wyjątkiem 18, tak? Czyli między 17 a 21 będą pierwsze posiedzenia komisji. Otrzymacie państwo dokładne informacje na temat godzin posiedzeń tych pierwszych komisji. Natomiast zamierzam zwołać kolejną sesję regulaminową, taką komisję, którą zwołuje przewodniczący Rady, niestety na piątek, 28 grudnia na godzinę 8, tak? Sesje odbywają się w środy, ale środa ostatnia miesiąca to jest 26 grudnia i następny pierwszy dzień roboczy to byłoby troszeczkę za wcześnie, czyli 28 o godzinie 8 jest robocza sesja dla nas wszystkich, z tym, że spotkanie przedsesyjne, czyli dla przewodniczących klubów i prezydium rady odbędzie się 21 grudnia o godzinie 14. Zrealizowaliśmy porządek dzisiejszych obrad. Zamykam drugą w obecnej kadencji sesję Rady Miejskiej w Słupsku.